Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Jeden, dwa, trzy, czy cztery, ile zespołów zobaczymy w trzeciej rundzie. Dużo będziemy mogli na ten temat powiedzieć już około godziny 23, kiedy rozpoczniemy pomeczowy Hyde Park, a na razie z kompletem zespołów przystępujemy do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy i te spotkania będziemy sobie analizować. Mateusz Rokuszewski, Weszbokom, Igor Lewczuk. Dzień dobry. To co, na początek może poprosimy o planszę z kompletem spotkań, które dzisiaj rozegrają nasi pucharowicze. Rozpoczynamy o godzinie 18. Lech Poznań kontra Dinamo Batumi, Pogoń Szczecin kontra Brentby. To spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18. O 19 do gry wchodzi Lechia Gdańsk, która jako jedyna w tym pierwszym meczu gra na wyjeździe, a więc w Wiedniu z Rapidem. I kończymy wszystko spotkaniem z Rakowem Częstochowa, które będzie grał za Staną i myślę, że też będziemy sobie chronologicznie o tych meczach rozmawiać. No, będziemy mieli też taką sytuację, że w pewnym momencie trzy spotkania na siebie się nałożą, a więc szczególnie jak jestem w Hyde Parku pomeczowym, to muszę przygotować trzy odbiorniki. No właśnie szkoda, że nie zaczynamy 15. Tak 15, 17, 19, idealnie, 21 i potem można to już... To byłby ciężki dzień w takim razie. Ale ciężki. Ludzie dlaczego ciekawy, ty tak pesymistycznie podchodzisz? Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo optymistycznie. Sam jestem ciekawy, jak będzie prezentowały się nasze zespoły. Zaczynamy od Lecha, który... No właśnie, który zaprezentował się tak w ostatnim meczu ze Stalą Mielec, jak się moim zdaniem nie powinien zaprezentować, bo po takim meczu... To i tak łagodnie. Tak, z Karabachem spodziewałem się takiej nawałnicy. Wysoki pressing, brak kompletnego rozgrywania przez ekipę z Mielca, a zobaczyłem zespół, który wręcz przeciwnie, który pozwala, który jeżeli zakłada pressing, robi tak troszeczkę nieudolnie. I było mu takie zdziwienie, czy to był taki plan trenera, czy... po prostu brak realizowania założeń, które trener nakreślił. Bo jeżeli to był taki plan, takie pokazanie właśnie po tym meczu z Karabachem, to chyba nie do końca ten plan był dobry. No tak, gdyby ktoś wytrzymał taki maraton od 15, no to jakiś order by musiał dostać na pewno dzielnego pacjenta albo jakikolwiek inny. Na pewno rozmawiając o Lechu, bo jak rozumiem do tego przeszliśmy, będziemy ogniskować się wokół tego, kto zagra w obronie i czy jesteśmy pewni tego, czy wypadnie dobrze, bo John Van Den Brom zapowiada występ Maxa Pingota. Trudno się dziwić, skoro jest problem i z Bartoszem Salamonem, o którym wiemy od dawna. Teraz jest problem z Antonio Miliciem. Wypadł też Alan Czerwiński, który mógłby stanowić jakąś alternatywę. Dlatego to będzie kolejny mecz tego młodego piłkarza, który będąc blisko pierwszego zespołu pewnie spodziewał się, że będzie dostawał szansę, ale nie spodziewał się, że zostanie rzucony na tak głęboką wodę. I na pewno ja się tego obawiam, bo widziałem go w tym spotkaniu ze Stalą Mielec i wydaje mi się, że Mikołaj Lebedyński, który no nie jest napastnikiem bardzo wysokiej klasy w tym meczu, widziałem też bardzo różne oceny tego jego występu przeciwko Lechowi, to wydaje mi się, że górował bardzo mocno nad nim przede wszystkim w tej sferze fizycznej. Później sobie sprawdziłem statystyki, jednak to było tylko 3 na 9 wygranych pojedynków. Bardzo słabe te cyferki, jeśli chodzi o długie piłki. Także no tutaj wydaje mi się, że jeśli rywal zorientuje się, kto jest naprzeciwko, jak niedoświadczony piłkarz gra w obronie Lecha Poznań, to myślę, że może dość mocno na niego nacierać. To właśnie to się kłóci z oceną trenera Van der Broma, który powiedział, że bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Pingota. Tutaj się z tobą... Chciał go budować. Tak, nie? Wiesz co, tak, te budowanie jest bardzo dobre, bo na tym to polega, że młody zawodnik, żeby czuł się pewnie, tylko wiesz, on też zdaje sobie sprawę, że to nie był jego dobry mecz. Jak słyszy trenera, który mówi, że bardzo dobre spotkanie, pewnie w środku czuje, że to co najwyżej średnie, to trochę tak się kłóci ta ocena. Więc... No właśnie, tak jak powiedziałeś, to piłko nie do końca było tak pewnie. Te brak zagrań tych długich, tych przerzutów. Pojedynki fizyczne też nie były wygrywane, więc oczywiście ja go wspieram, ja go mu życzę jak najlepiej. To jest młody zawodnik, tylko jeżeli z Lebedyńskim nie do końca wygrywa rywalizację, który chyba nie strzelił jeszcze bramki na poziomie ekstraklasy Mikołaj, więc na pewno będzie, jeżeli dostanie szansę, będzie ciężka przeprawa, ale trzymam kciuki.
No ale też wiemy, że jak patrzymy sobie na skład Lecha Poznań, to tak naprawdę innej alternatywy nie ma. John Van Den Brom potwierdził, że Pingot w tym spotkaniu zagra w pierwszym składzie. Kwerskili, który mógłby teoretycznie zagrać też na stoperze, bo tak grał w Superpucharze Polski, też będzie potrzebny w środku pola ze względu na uraz chociażby Murawskiego. No tak najprawdopodobniej ten skład Lecha Poznań będzie wyglądał. No od kogo oczekujemy więcej? Na pewno od tego pana, którego widzimy w tej chwili na grafice, bo od początku sezonu no to jest Amaral, którego tak naprawdę nie znamy, bo cały poprzedni sezon to była postać wiodąca. No a w tym, nie chcę mówić, że najgorszy, ale bo tutaj jest duża konkurencja, ale jeden z tych zawodników, którzy najbardziej zawodzą. Trzeba młode, że miał dwie asysty z Karabachem, na pewno liczby są. Natomiast... No, tam pamiętasz te spotkania, tam liczby się zgadzały, zgadza bo się, miałeś, zgadza chociaż się. W tym, nie, w tym pierwszym meczu to była asysta drugiego stopnia, bo tam Pereira dośrodkowywał. Zgadza się, czyli, ale tak, w drugim spotkaniu to piękna asysta do Ale Wendę. Też ona się zaczęła od tego, że miał problem z przyjęciem piłki w polu karnym. Ale tak jak powiedziałeś, że asysta była, ale ta gra nie do końca był schowany, nie brał ciężaru na siebie i no tak jak tutaj wspomniałeś, to nie jest ten Amaral, do którego się przyzwyczailiśmy w tamtym sezonie. Na pewno duży problem w meczu ze Stalą Mielec był przy rozgrywaniu piłki. Był jeden atakujący zespołu z Mielca, który wiązał i Pingota, i Szatkę, i podchodził jeszcze Murawski. Jeżeli byłyby dwóch napastników, to nie mam problemu. Byłaby przewaga. Trzeci do rozgrywania piłki, ale mając piłkę, czy Pingot, czy Szatkę, oni też potrafią wprowadzić. To nie jest wielki problem, żeby podać do Kalstrama, do Reboczu, czy do Pereiry. I wtedy, jeżeli schodził trzeci zawodnik, środkowy pomocnik, wtedy brakowało do rozgrywania z przodu. I to był moim zdaniem duży problem, że brakowało tej płynności w rozegraniu. Tak, często w ogóle takim trzecim środkowym pomocnikiem jest Pereira, który no, nawet naśladując trochę trendy światowe, występuje czasami jako ósemka, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, to jak gra czasami mi się kojarzy z Trentem Aleksandrem Arnoldem, tylko że jemu też brakowało bardzo dużo precyzji w tych zagraniach i te próby dośrodkowe, czy próby otwierających podań w spotkaniu ze Stalą Mielec wyglądały bardzo słabo i tutaj na pewno też pytając, gdy pytasz się nas, od kogo oczekujemy najwięcej, to ja oczekuję od niego takiej gry w ofensywie jak w poprzednim sezonie, bo w poprzednim sezonie był jednym z lepiej dośrodkowujących. I tutaj też mam taką cichą nadzieję, że jeśli chodzi o skrzydłowych, to będą występowali na innych stronach niż my to pokazaliśmy, bo wydaje mi się, że Citajszwili schodząc z piłką do środka, operując świetnie lewą nogą, pokazuje najwięcej swoich atutów niż robiąc to na lewej stronie. Michał Skóraś no, w tym meczu ze Stalą Mielec grał na lewej stronie i trochę miał chyba naśladować to, co zazwyczaj Rechu robił Jakub Kamiński. Tutaj jemu brakuje pewnie lepszych decyzji i trochę piłkarskiej jakości w najważniejszych momentach, bo miał na przykład taką sytuację, że schodził do środka i wtedy, kiedy Kamiński by spokojnie pewnie pasówką uderzył po długim rogu, to on strzelił gdzieś tam prosto w Bartosza Mrozka. Ale miał też udane zagrania, bo to nie może nam umknąć, że chociażby to otwierające podanie pomiędzy obrońcami do Amarala, kiedy Mrozek obronił nogą, no to też wynikało z tego, że on najpierw odebrał piłkę w środkowej strefie, a później szybko dostrzegł Amarala. Więc tutaj ja widzę więcej potencjału, widzę w ustawieniu ich odwrotnie niż tutaj. Tak, chociaż z drugiej strony też na pewno musimy pamiętać o tym, że jeżeli jest Skóraś ustawiony z lewej strony i ta piłka mu najdzie już na lewą nogę, to on na siłę szuka tej prawej, bo jednak nie ma takiej pewności siebie, kiedy ta piłka jest przy lewej stopie tego zawodnika. Do tego wszystkiego, no, gdzie możemy mieć jakieś pretensje do Skórasia? To jest po prostu wykończenie sytuacji, bo on potrafi do sytuacji dojść, on potrafi tę sytuację wypracować, przejść na gazie przeciwnika. Natomiast największy problem przychodzi w momencie, kiedy on wchodzi w pole karne, staje oko w oko z bramkarzem i to mieliśmy tak naprawdę w kilku ostatnich spotkaniach, bo mówimy tutaj o Stali, o tej sytuacji, o której wspomniałeś, o Karabachu, gdzie miał bardzo dobrą sytuację, a nawet o takim meczu sprzed, no gdzieś pod koniec poprzedniego sezonu, reprezentacja U21 i mecz z Niemcami, tam gdzie tak naprawdę miał awans na nodze. Tak, w dwóch sytuacjach.
Tak, tak, tak. I no, poprzedni sezon też chyba to był mecz ze Stalą. Taka sytuacja, dwa razy sam na sam w samej końcówce, tak. I dwa razy poprzeczki. I generalnie bardzo słabe liczby, tylko mam takie poczucie, że gdyby on miał jeszcze to, czyli właśnie wykończenie, to poszedłby, nie wiem, za 5 milionów euro gdzieś. Śladami Kamińskiego, tak, to, żeby zniknął. Ale u Skurasi mi się to podoba, że on próbuje. Bo patrzyłem na Skurasia Anavelde w meczu ze Zmielcem. Widziałem zawodnika jednego, który próbuje, nawet jak czasami mu się nie udaje. Raz, drugi, trzeci, ale Skrzydłowy musi wymuszać te błędy u obrońcy. Wtedy obrońca się boi. Wtedy nie wiadomo, czy poda, czy strzeli, czy pójdzie dryblingiem. A u Weldy widziałem takie zachowania. Idę na obrońcę, zbliżam się do niego, nie wiem, co robić, zawracam i daję do Pereiry, daję do środkowego pomocnika. Nie, Skrzydłowy musi próbować kosztem straty. Tak, ale z drugiej strony też takim zawodnikiem myślę jest Tsitaishvili, bo to piłkarz, który ma w swoim DNA. Też będziemy tutaj o Gruzinach i o szkoleniu Gruzinów rozmawiali, bo też mamy Lukę Zarandię, który nam trochę o tym opowiedział. Ale jednak Tsitaishvili to jest taki piłkarz, powiedziałbym, podwórkowy. On nie boi się pojedynków jeden na jeden i nawet jeżeli mu ten pojedynek nie wyjdzie, to on w dalszej części spotkania tych pojedynków będzie próbował. I też druga sprawa, to co mówiłeś, że John van den Brom broni młodego Pingota, ale jeżeli chodzi o Weldę, tutaj już nie bał się powiedzieć na konferencji prasowej, że jednak ma duże zastrzeżenia co do jego gry w ostatnim spotkaniu. I to tylko nie chodzi o tą bramkę, bo myślę, że większość kibiców skupia się, że odpuścił, czy że pozwolił strzelić graczowi z Stali. Tak jak powiedziałem, Skrzydłowy musi również wychodzić do gry, nie tylko czekać na długie podanie, grał na stronie z Pereirą. Takie były zachowania. Czuło się, że zawodnik nie chce tej piłki, że się boi, że nie jest pewny siebie, a jednak gracz musi jednak nawet pod presją przeciwnika chcieć tą piłkę wziąć od obrońcy, który też, prawda, jest pod pressingiem. Tutaj nie widziałem tego. Były tylko oczekiwania, żeby zagrać tylko piłkę i wtedy coś zrobię. Nie. Zawodnik Lecha, zawodnik, który atakuje, zespół atakuje pozycyjnie, musi oczekiwać, musi chcieć. Ktoś mówi, chciejstwo musi być na wysokim poziomie. A wydawało się, że to może być największy wygrany zmiany trenera, bo on na początku wygrał rywalizację, bardziej pasował nowemu trenerowi niż inni skrzydłowi, jeśli chodzi o grę w obronie. On mi się też podobał w baku, bo myślę, że miał kilka takich momentów, chociażby ten niepodyktowany rzut karny, że był jedynym piłkarzem, który miał takie poczucie, że akcją indywidualną może zrobić różnicę, bo już tutaj abstrahuję od tego, że strzelił bramkę, ale też w kilku innych sytuacjach potrafił wywalczyć faul, potrafił wygrać pojedynek. Tyle tylko, że w drugiej połowie, gdy no cała gra zespołu wyglądała tak, a nie inaczej, wyszły dodatkowo, czy uwypukliły się dodatkowo te jego błędy w obronie i też nie pomagał za bardzo prawemu obrońcy. Wiesz co, na pewno styl był wtedy inny, bo wtedy Lech kontratakował, on się bronił, umiejętnie przesuwał na początku i mógł wtedy właśnie szukać tych wolnych przestrzeni. Z atakiem pozycyjnym jest troszeczkę inaczej. Jednak ta technika musi być na wysokim poziomie i pewność siebie u zawodnika musi aż kipieć, bo inaczej, jeżeli tego nie ma, to właśnie będzie takie chowanie się od piłki. No, o tych skrzydłowych możemy dużo rozmawiać, bo naprawdę coraz więcej oczekujemy jednak od tych zawodników, a niestety coraz mniej dostajemy i tutaj jest duży problem, ale to myślę też dobry początek do takiej rozmowy o kadrze Lecha Poznań, bo my mówiliśmy praktycznie cały poprzedni sezon, jak ta kadra jest dobrze zbilansowana, ale też były momenty, kiedy zwracał uwagę chociażby Maciej Skorża na to, że tych stoperów jest za mało, mimo że wtedy był jeszcze Tomek Kędziora, który mógł spokojnie grać na pozycji stopera, bo kilka meczów tak w Dynamie Kijów rozegrał. No i dzisiaj przychodzi ci kilka kontuzji i tak naprawdę mamy już bardzo duży problem, szczególnie jeżeli chodzi o pozycję stopera. Jak wy odbieracie te ruchy transferowe Lecha? Czy one też były w dobrej kolejności robione i te decyzje w dobrej kolejności były podejmowane, bo ta hierarchia ważności, nie wiem, czy powinna być taka, jak była, czyli najpierw sprowadzenie Sousy, okej, fajnie, bo zawodnik z jakimś potencjałem, cały czas młody, ale z drugiej strony, czy nie bardziej jednak był potrzebny transfer jakiegoś stopera, żeby zabezpieczyć te pozycje w przypadku braku powrotu Salamona, ewentualnej kolejnej kontuzji. Czyli może na początku odpowiem pytaniem, bo to jest gorący temat. Czy dla was Damian Kądzior jest wart 800 tysięcy euro? Dla mnie spokojnie. Ja myślę, że patrząc na poprzedni sezon, czemu nie? No bo taką tezę postawię, czy taką teorię ma Zbigniew Boniek, że jest to dla mnie dość oburzające, szczerze mówiąc, że tak mocno się nie cenimy, bo wydaje mi się, że mówimy o pieniądzach, które gdzieś w skali Europy są dość śmieszne i w skali Lecha
biorąc pod uwagę to, jakie są przychody z rynku transferowego. Albo nawet ile płacili za Weldę czy Baluę. No. Nawet biorąc pod uwagę to, że powstają różne programy, które mają wspierać pucharowiczów. Nie po to, żeby ci pucharowicze mieli więcej pieniędzy, żeby wypychali nimi poduszki, tylko po to, żeby się dobrze wzmacniali na Europę i później zarabiali pieniądze w Europie. No to wydaje mi się, że prowadzimy jakąś kompletnie niepoważną dyskusję i szkoda, że tak ważna osoba jak Zbigniew Boniek bierze w niej udział. Ale wracając do twojego pytania, jak najbardziej, przy czym też trzeba pamiętać, że rynek transferowy jest dość specyficzny i jeśli na przykład mówimy, że Lech powinien się najpierw skupić na stoperze, a dopiero później na skrzydłowych, no to wydaje mi się, że z Citajszwilim to były 24 godziny, że trzeba było podjąć tę decyzję, a jeśli nie, no to on by był na przykład w Zagłębiu Lubin, tak? Albo w innym klubie. Czasami są jakieś sytuacje, z których trzeba skorzystać, ale... No dobra, ale korzystaj, ale miejsce tak, byłoby tak, też stopera. Wydaje mi się, że temat stopera jest zaniedbany zimą, bo zimą były przymiarki, bodajże pod Adriana Rusa, którego temat też teraz wrócił. Też przyglądano się różnym stoperom w Ekstraklasie. No ale uznano, że jednak i tutaj słusznie, tak? Lech uznał, że nie potrzebuje kolejnych wzmocnień, no bo jest Kędziora na chwilę. Był też Mateusz Skrzypczak, o nim nie możemy zapominać, bo no dzisiaj byłby pewnie w pierwszym składzie, gdyby przedłużył kontrakt z Lechem Poznań. Zresztą obiecujący debiut w Jagiellonii Białystok w ostatnim meczu. Jestem ciekawy, czy to nie będzie jakiś wyrzut sumienia na dłuższą metę w przypadku Lecha Poznań, ale no to już jest zaniedbanie z zimy i jak najbardziej się z tym zgadzam. Nie? Że to... Bardzo ważne jest pytanie, kiedy sztab medyczny wiedział, kiedy wróci Salamon. Bo jeżeli to było określone, że wkrótce, to myślę, że czterech zawodników na środku obrony jest wystarczające. Trzech doświadczonych plus jeden młody, który ewentualnie łata dziury. Okej, okay, teraz mamy kontuzję, więc po fakcie jesteśmy troszkę mądrzejsi, ale z reguły jest tak, że dwójka gra, trzeci jest do rywalizacji, a czwarty się uczy i w razie kontuzji, w razie karty wchodzi. Posłuchajcie, bo jeżeli byśmy ściągnęli piątego, czy nie wiem, szóstego, no to była ta ilość, chyba ta liczba tych środkowych obrońców byłaby za duża, no bo wtedy każdy by chciał grać, każdy by coś kręcił nosem, niezadowolony, wtedy jakby ego by się odzywało, może tak atmosfera by siadła. Czterech ludzi na środku obrony to jest wystarczające. Ale mówisz czterech plus młody, czy czterech z młodym? Bo ty jak grałeś w Legii, to było więcej moim zdaniem. Mówię o starszych zawodnikach. Przynajmniej za tej pierwszej kadencji, wiesz, ale grała... bo wtedy kto był? Rzeźnik? Kuba Czerwiński, ty byłeś? Nie. Za pierwsze kadencje byłem ja, Kuba, Dosa Junior, Kuba... i Iñaki Astiz. A, okej. Okay. No, czyli czterech. Było czterech. Teraz jak za drugim razem to byłem ja. A bo Kuba Czerwiński przyszedł, jak ty odchodziłeś. Tak. To był ja, Jędza, Mateusz Wieteska i żeśmy się rotowali. Nie było czwartego takiego. Mm-hmm. I tylko właśnie wtedy, jeżeli były kartki, to ten właśnie trzeci wchodził. Nie było dużej ilości kontuzji, nie było takiego właśnie problemu, jeżeli chodzi o obsadę tej pozycji. Jak są kontuzje, kartki, to jest problem. I teraz możemy mówić, że dlaczego nie ma tego piątego. Moje ocenie czterech ludzi na środku obrony to jest wystarczające. Ale moim zdaniem bierzesz pod uwagę poprzedni sezon. Dzisiaj, jeśli Lech zakładał grę w Europie, to musi mieć czterech doświadczonych. Musi mieć, bo to też jest... Znaczy, to mnie trochę boli, że Lech nie wyciągnął wniosków. Przed chwilą Tomasz Dajewski i Dzordzio Cnomarkowicz wychodzili na Darwina Nunesa w meczu z Benficą. Wiemy, jak to się skończyło. Chyba pierwsze gole Nunesa w ogóle w Benfice i no, wyglądał kapitalnie. I wtedy pewnie po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, jak dobry może być to piłkarz, choć braliśmy pod uwagę to, że grał na Tomasza Deskiego, który teraz chyba w Radunii Stężyca jest, bo nie poszło do końca mu w Widzewie, ale to już mniejsze o to. I tam Lech miał ogromne problemy, jeśli chodzi o stoperów. Generalnie był taki okres, że Lech miał ogromne problemy, jeśli chodzi o stoperów, co wynikało też z kruchliwości, że tak to ujmę, Tomasa Rogne, który cały czas się leczył. Ale no, jednak wydaje się, że skoro przerabiałeś przed chwilą podobny temat, no to teraz będziesz na to gotowy, a Lech po prostu nie jest. Tym bardziej, że było ryzyko odejścia Szatki. No ale tak. Nie, tutaj też Igor ważną rzecz zauważył, jeśli chodzi o Bartka Salomona, bo już przed półfinałem Pucharu Polski była taka zasłona dymna puszczana, że a może zagra. Nawet Czesław Michniewicz, on miał nadzieję, że gdzieś będzie szansa, żeby go na to zgrupowanie na Ligę Narodów czerwcową powołać. Tak, tylko musi mieć informację, jeżeli goście patrzy tą kartę, znaczy w historię kontuzji, nie ma w porządku, okej, czterech wystarczy. Jeżeli widzi, że masz graczy, którzy no, łapią te kontuzje, czy mięśniowe, czy jakieś inne,
no to, to musisz mieć takie, takie koło ratunkowe. Tak, ja ostatnio kogoś pytałem bodajże, Damiana Smyka od nas, który jest z Poznania i mówił, że coś tam się babrze, że on już był zgłoszony nawet do kadry na mecz z Karabachem, ale i powinno być dobrze, ale coś cały czas się tam babrze i jest jakiś problem, który nie był założony po prostu wcześniej przez sztab medyczny. I to na pewno była wielka szkoda, no bo jednak ja bardzo mocno za poprzedni sezon doceniałem Antonio Milicia, ale też poniekąd za to, ile on dawał w ofensywie, bo on strzelał kluczowe bramki i potrafił zajrzeć kluczową asystę w samej końcówce i też wydaje mi się, że w rozegraniu dawał dużo dobrego, no ale jednak liderem tej defensywy był Bartosz Salamon. Ale jak weźmiemy pod uwagę na przykład mecze z tego sezonu, Szatka też nie daje takiej pewności, szczególnie sporo strat przy rozegraniu, sporo niecelnych podań, jak ty Igor Gołowicz. W szczególności. No tak, tylko ten był mecz taki specyficzny, tam nie widziałem chęci właśnie grania w piłkę. To były takie, byle nie do mnie. Dało piłka się, parzy. Piłka parzy, dało się to zauważyć, że niestety zawodnicy też czuli średnio pewnie w tym spotkaniu, więc po jednym meczu absolutnie nie ma co oceniać. Ja Szatkę bardzo lubię, jeżeli chodzi to właśnie o granie, o piłkarskie rzeczy niż takie bardziej fizyczne, niż takie defensywne, bo to jest zawodnik, my ocenię, który naprawdę dobrze się czuje z futbolówką przy nodze. Jednak w tym spotkaniu masz rację. Słabo to wyglądało i te straty mogły spowodować jeszcze więcej zagrożeń niż było. No, mi było bardzo szkoda, że Leś się na przykład nie zainteresował Robertem Iwanowem. Ma go pod nosem, a wydaje mi się, że to jest piłkarz, który w lepszym klubie niż Warta Poznań jest w stanie wskoczyć jeszcze na wyższy poziom. Ale tutaj no, no też nie jest naszą rolą, żeby skautować piłkarzy dla Lecha Poznań. Tak, tak. To jest dobry. Właśnie też się zastanawiałem w kontekście nawet Legii Warszawa, czy taki piłkarz był. A wiesz, to dzisiaj chyba Tomek Budarczyk podał taką informację, że jeśli odejdzie Mateusz Wieteska do Francji. No to faworytem jest właśnie tak, Robert. Tak, on ma taki, nie wiem, taki naturalny spokój. Tak, nawet tak. Pod pressingiem zespołu przeciwnego nie panikuje. Dobry przerzut, dobre wprowadzenie. Niezłe warunki fizyczne, tylko jeszcze troszkę musi witamin i troszkę kilka sesji na siłownię, wtedy będzie naprawdę dobrze. No i taki odbiór czysty też ma, bo to myślę też warto docenić, bo tutaj mówisz oczywiście o tych walorach ofensywnych, a w sumie to jest obrońca. Nie, w tych walorach ofensywnych on trochę mi przypomina Manuela Arbole, też szczerze mówiąc. To kompletnie jest inny piłkarz, jeśli chodzi o budowę i tak dalej, ale jeśli chodzi o taką czutkę, moment, kiedy można się podłączyć do akcji ofensywnych, jeśli chodzi o samo prowadzenie piłki, taką odwagę we wprowadzeniu na połowę rywala, no to właśnie Kolumbijczykami trochę przypomina. Oczywiście ważny będzie ten czynnik tego przeskoku z klubu troszkę mniejszego do klubu troszkę większego, jak on zareaguje, bo pamiętamy, że Kuba Czerwiński też właśnie przyszedł z Pogoni Szczecin i nie do końca sobie poradził. Wiele takich było przypadków. Więc właśnie ten mental, ta psychika będzie też miała duże znaczenie. No dobrze, panowie, rozmawialiśmy chwilę o Cvitashvili, o tym, jakiego typu to jest zawodnik, to dowiedzmy się trochę o rywalu Lecha Poznań. O Dinamo Batumi opowiedział nam Luka Zarandia, aktualny piłkarz Korony Kielce. Z nami Luka Zarandia, człowiek, który o gruzińskim futbolu wie wszystko. Luka, dzisiaj chcemy trochę pogadać o Dinamo Batumi. Powiedz nam, co to za projekt, bo wydaje się, że to jeden z takich ciekawszych projektów w gruzińskiej piłce w ostatnich latach. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam. To na nas patrzy. Właśnie teraz ten zespół Batumi jest najlepszy i mają duży potencjał. Zaczął się wszystko z tego, że chodzili i już nie chodziło dużo kibiców na mecze w Gruzji, a Batumi nie miała stadion i na stadionie rugby, gdzie grali zespół rugby, nawet tam było cały czas, cały stadion, po 20 tysięcy chodziło. I zaczęło także włożyć pieniędzy w ten zespół, dlatego że ludzi zasługują na więcej, że mieć taki bardzo dobry zespół. I zrobili także, po prostu zrobili bardzo dobry zespół, położyli pieniędzy, zrobili nowy stadion dla tych kibiców i teraz jest cały czas tak, że chodzi po 25 tysięcy i 99% stadion jest komplet i właśnie dlatego tak zrobili, piłka jest od kibiców i zasłużyli na to i teraz mają najlepszy zespół w Gruzji.
Luka, ja też byłem na takim sparingu zimą w Turcji pomiędzy Dinamo Batumi a Lechem Poznań. Wtedy Dinamo wygrało 2-1, ale co najciekawsze, Dinamo naprawdę grało lepiej w piłkę, biorąc pod uwagę takie też przygotowanie techniczne, jakościowe, piłkarskie tego zespołu. Też pamiętam taki dwumecz reprezentacji Polski z Gruzją U21 i naprawdę tam technicznie, piłkarsko Gruzini byli lepsi. To szkolenie w Gruzji to też chyba zdecydowanie w ostatnim czasie się poprawiło. No, szkolenie ogólnie w Gruzji jest piłka bardzo techniczna. Nawet w moje czasy cały czas jest piłka na ziemi, gramy z piłką, cały czas treningi są z piłką i oprócz tego, że grasz i trenujesz w piłkę, to cały czas jak kochasz i lubisz co robisz, to nawet na ulicy codziennie, co my robiliśmy, co ja pamiętam, dograliśmy taki mini futbol, futsal, cały czas z piłką, a Ekstraklasa jest bardziej fizyczna niż Liga Gruzińska, ale problem w gruzińskiej lidze gruzińskiej jest taki, że są tylko dwa zespoły może być i konkurencja jest troszkę mniejsza i dlatego czasami mamy problem, jak idziemy na europejskich pucharach, mamy problem z tym, że nie mamy konkurencji, później na ciebie wpadnie taki zespół, na przykład Ferencváros czy coś i już mamy większy problem. Ale teraz pominęło się to i Batumi to pokazuje i bardzo kibicuję i podoba, że w Gruzji w końcu jest jeden taki zespół, który może mówić swoim słowo w europejskich pucharach. Też widzimy, że ten zespół jest budowany głównie na Gruzinach, że stara się tam właściciel ściągać najlepszych Gruzinów z ligi, a także tych, którzy grali za granicą. Powiedz nam, kogo musimy się obawiać i też jaki jest styl gry tego zespołu. Czy to będzie zespół, który będzie próbował grać w ataku pozycyjnym, wykorzystując te swoje atuty czysto piłkarskie, techniczne, czy na przykład będą próbowali Lecha twoim zdaniem kontrować? Teraz mają taki skład, naprawdę, że oni mogą zrobić dwa zespoły na ten sam poziom. 22 piłkarzy mają, że nie wiem, który jest lepszy. Grają zawsze piłką, czy mają piłkę, mają dużo piłkarzy reprezentacji młodszych, którzy już zagrali, nie wiem, ponad 20 meczy w pierwszej kadrze. Ja myślę, że nie wiem, jak oni będą wychodzić. Ten brazylski napastnik jest bardzo dobry, Flamarion. A z Gruziną na pewno ten chłopak z reprezentacji, który Zuka Dawitashvili na przykład, który był razem z jednego reprezentacji, który grał też w Batumi, ale go przedali i poszedł do Napoli i w pierwszych dwóch meczach już strzelił 3 bramki. Ja myślę, że on był taki największy indywidualista, ale go już nie ma, a teraz myślę, że mają kilku w środku pola takich piłkarzy, którzy są Altunashvili, na przykład mają tego Zuka Dawitashvili, który mają wzrost 1,65 m, ale są taki mobilni i techniczni, że myślę, że będzie ciężko ich zatrzymać. No, mówisz, że będzie ciężko zatrzymać. To twoim zdaniem, jak ten mecz będzie wyglądał? Kto jest faworytem? Lech czy Dinamo Tbilisi? Przepraszam, Dinamo Batumi. Batumi. Dinamo Tbilisi nigdzie nie jest faworytem teraz. Ciężko im jest, ale Wiśli. Nie Wiśli, przepraszam. Ciężko powiedzieć. Lech też jest taki zespół, że zawsze musisz bać. To jest jeden z najlepszych zespołów w Polsce. Mają bardzo dobrych piłkarzy, bardzo, bardzo dobrych piłkarzy. I tak na jedną, tak powiedzieć na 100%, że który jest faworytem, ja nie mogę naprawdę powiedzieć. Ale myślę, że u Batumi będzie bardzo ciężki mecz i będzie to samo w Poznaniu. Też wiem, jaki są kibicy z Poznania i ogólnie w Polsce to bardzo ciężko. Ja bym tak nie powiedział, jest 50-50 i niż wygrywa silniejszy, chyba będzie dobry mecz nas czeka.
To słuchaj, na koniec tylko dwa słowa o tym dwumeczu ze Slovanem Bratysława, bo tam wydaje się, że mocno pechowo, niektórzy mogą powiedzieć frajersko, Dynamo Batumi odpadło ze Slovanem, bo no, naprawdę graliście dużo lepiej w piłkę w tym meczu. Bardzo dobrze graliśmy, ale to, co mówiłem wcześniej, problem jest taki, że na nas ładnie taki zespół jak Slovan. I po prostu dlatego, że nie mamy tego, nie gramy dużo na tych europejskich pucharach, wyszło tak, że przegraliśmy ten mecz w sposób, że nie mogliśmy przegrać, ale no piłka jest taka, nie wiem jak jest po polsku experience, dobra, Slovan miała większe doświadczenie i no wygrali, bardzo ciężko było to oglądać ten ostatni minuty, ale no piłka jest taka i właśnie dlatego najlepszy sport jest piłka, że nigdzie nie możesz mówić, który kto wygra. I po prostu musimy oglądać i bawić z piłką. No tak, to tutaj Lucas Arandia nas za bardzo nie zaskoczył, bo jednak jesteśmy przekonani, że to będzie zespół bardzo techniczny, zespół grający piłką, natomiast mający też swoje problemy w obronie i znowu podobnie jak to było w przypadku Karabachu, możemy gdzieś szukać ewentualnej swojej szansy przy stałych fragmentach gry, przy dośrodkowaniach, bo to zespół po prostu niski. Masz na myśli ostatnią minutę meczu ze Slovanem? Znaczy tam to wiesz co, to nawet wzrost nie pomógł, wiesz, tam po prostu złe ustawienie było. Tak, czyli co, polecamy tego gola, bo naprawdę warto tego zerknąć. Gola. Czyli co, oczekujemy ofensywnej gry z jednej i z drugiej strony i dobrego widowiska, tak? Jeżeli faktycznie bramkarz i linia obrony są tą słabszą stroną drużyny z Batumi. Czekają nas emocje. No, myślę, też taki zespół puka, budowany trochę tak, kiedyś tak. Wisła Cupiała, czyli ściągają najlepszych Gruzinów, a też warto wspomnieć, bo nie mówiliśmy, Wladimir Dwaliszwili, były zawodnik Polonii, Pogoni czy też Legii Warszawa, jest tam dyrektorem sportowym i on tak naprawdę ten zespół układa, bo to taka nowa siła w gruzińskim futbolu. Wcześniej jednak no, głównie mówiliśmy o Dynamo Tbilisi. Tak, to jest spółka albo pół półki niżej niż Karabach. Pewnie półka, czyli mniej więcej nasz poziom. Tak ale też wydaje. Z nimi potrafiliśmy przegrać chociażby w sparingu w Turcji. Tak. Był taki mecz, chyba byłeś nawet na nim. Byłem. I no, trzeba przyznać, że piłkarsko byli po prostu lepsi Gruzini. Tak, ale ja dzisiaj się spodziewałem takiego dość wyrównanego meczu. Śmialiśmy się w przerwie, że bardzo lechowe by było, gdyby bohaterem tego meczu był bramkarz Dynamo Tbilisi, no bo to był bramkarz, który był na liście życzeń Lecha, a ostatecznie nie trafił do tego zespołu. Nawet biorąc pod poprawkę to, że to on popełnił ten błąd, o którym przed chwilą mówiłeś. No ale to też wydaje mi się, że Lech przede wszystkim ma swoje problemy i my tutaj fajnie możemy z udziałem Luki Zarandi rozpakować czy omówić naszego rywala, ale jeśli to będzie Lech z formy z meczu ze Stalą Mielec, to naprzeciwko może wyjść niezależnie jaka drużyna i nawet możemy się mylić, że to Dynamo Tbilisi czy ktoś i on by sobie z kolejorzem po prostu poradził. Dlatego ja przede wszystkim będę patrzył na Lecha, na to, czy ci piłkarze, którzy zachwycali w poprzednim sezonie, wrócą do tego, co są w stanie pokazywać. Na pewno to nie będzie łatwy mecz dla obrońców Lecha Poznań, bo znamy Gruzinów, to są zawodnicy szybcy, mobilni, techniczni, więc pod tym względem troszkę będą mieli utrudnione zadanie. Ja jestem ciekawy, jaki będzie plan Lecha Poznań na to spotkanie. Czy oni wyjdą wysoko, tylko nie tak wysoko jak w meczu ze Stalą Mielec, że będą dawali rozgrywać i będą chcieli pokazać, że my gramy u siebie i chcemy tą plamę z tych ostatnich dwóch spotkań zmazać. Czy jednak znowu ten będzie taki middle block, czyli średni pressing i czekanie, takie może delikatne szachy, co przeciwnik nam zaproponuje, więc jestem ciekawy nastawienia, bo wiem jako zawodnik, to się też czuje od trenera. Jeżeli trener wchodzi do szatni i mówi, panowie, my gramy u siebie, wychodzimy i nie ma mowy, żebyśmy odpuszczali, to zawodnik od razu rośnie. Czyli trener mówi, że my jesteśmy lepsi, wierzy w nas i to mamy robić. Bo jeżeli trener wchodzi i mówi, słuchajcie panowie, ten jest dobry, musimy uważać, zwraca uwagę na ich atuty, a na nasze troszkę mniej, to jest już troszkę taki większy problem. Tak, i jeszcze dościągnięcie presji z piłkarzy,
bo można poczuć, że to jest mecz w zasadzie o udany sezon dla Lecha Poznań trochę, tak? Później wiadomo, będzie można ten sezon ratować, ale jak widzimy, jaka jest ścieżka do Ligi Konferencji, to wydaje się, że przede wszystkim tutaj trzeba wygrać. Później będzie łatwiejszy rywal, już będzie można nabrać... Wikingur albo New Saints. Tak. Zdecydowanie. Będzie można nabrać trochę pewności siebie, także wydaje mi się, że... No i też trochę spokoju, bo ta nerwówka, która w Poznaniu towarzyszy, już jak zaczynam czytać gdzieś, czy słyszeć, że posada Johna Van Der Broma jest zawieszona i tak dalej. No, wiesz, ale z drugiej strony, wiesz, odpadasz, nie realizujesz cel. A wiadomo, że trochę jest za wcześnie, no, ale... ile czasu miałeś, żeby z tym zespołem popracować też? Zgadza się. Ja jestem daleki od tego, żeby po kilku spotkaniach weryfikować, czy ten jest dobry, czy nie. Na pewno mi się bardzo spodobało w meczu ze Stalą, że zobaczyłem Rutkę w bramce. Nie to, że go bardzo cenię, ale to jest takie potwierdzenie jego decyzji, że chłopie, ja w ciebie wierzę. Wiem, że jesteś dobrym bramkarzem, błędy się zdarzają, ale jesteś na razie w tym momencie jedynką. I Rutko, nie pamiętam, że to był jego zły mecz. Wręcz przeciwnie, strzał Domyckiego to sparował na słupek. Mhm. Przy tych bramkach niekoniecznie mógł coś więcej zrobić. W moim odczuciu bardzo dobra decyzja. Tak, wiecie, 7 tygodni temu John Van Brom nie wiedział, gdzie leży Poznań tak naprawdę. I tutaj gdyby rzeczywiście ktoś zwariował i podejmował jakąś taką nerwową decyzję, to nie wyobrażam sobie, żeby na przykład pracował dalej Tomasz Rząsa, no bo to by było albo szukamy po prostu kozła ofiarnego, albo wychodzimy z takiego założenia, że dyrektor sportowy nie przyłożył się do znalezienia trenera w kluczowym momencie. I dziękujemy również nie jemu, bo byłaby to jego wielka praca. No tak, chociaż jak patrzymy też na jego CV, no to gdzieś tam na samym papierze przynajmniej jesteśmy pod wrażeniem, że taki szkoleniowiec do Ekstraklasy trafił, no bo generalnie no pracował w wielkich klubach, chociażby w Holandii. No i tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że przynajmniej na papierze, przynajmniej po CV, jeżeli tam nie nakłamał, no to, no, to było no wiesz, okay. Na pewno trudno byłoby później mu odwrócić tę narrację, która by się wokół niego pojawiła, że w zasadzie kolejną weryfikację miałby za, nie wiem, 10 miesięcy, tak, albo za rok po prostu, bo nawiązywałem też do tego kluczowego momentu w lidze, zakładając, że Lech dalej by walczyło o mistrzostwo Polski, także no, na pewno miałby pod górkę i musiałby pod tą górkę wtaczać dość ciężki głaz, ale no, też mi się wydaje, że jest to szkoleniowiec ciekawy. No dobrze, panowie, przechodzimy do kolejnego spotkania. Spotkanie z godziny 18.30. Rozpocznie się w 30 minucie meczu Lecha Poznań, a więc mecz Pogoń Szczecin kontra Brandby. Tutaj też będziemy mieli łączenie z Arkiem Onyszką. On nam pewnie więcej powie o naszym rywalu. Natomiast my na razie skupimy się na Pogoni. Oglądaliśmy pewnie wszyscy to spotkanie Pogoni z Widzewem Łódź. Po pierwsze, trzeba docenić Widzew za pomysł na to spotkanie, bo oczywiście tam było dużo głosów na zasadzie, że Widzew to zespół do spadku, ale jednak taki pomysł na konkretne spotkanie, na konkretnego rywala w tym meczu było widać, ale z drugiej strony też było widać taką konsekwencję i upór w zespole Pogoni Szczecin, że tam nawet jak nie szło w pierwszej połowie, to w drugiej połowie ten pomysł na grę, on się bardzo nie zmienił. Tam cały czas były te same schematy. Tak, to nie był łatwy mecz dla Pogoni, wręcz przeciwnie, był bardzo trudny. Tak jak wspomniałem, Widzew dobrze zorganizowany, mało tego, tworzący sytuację, bo w drugiej połowie Pawłowski fajnie kontrowali. Zgadza się. Tam szczególnie po prawej stronie też w ten sposób padła bramka. Pamiętam, pisaliśmy w trakcie tego meczu. Też Pogoń, mam wrażenie, miała trochę problem z tym, że był wahadłowy i był też jeden Terpiłowski, który grał pod napastnikiem, ale jednak bliżej skrzydła i schodził, wtedy często wyciągali matę i tam się tworzyła przestrzeń tak, za plecami i nie maty. Było wiadomo, kto ma do niego podejść. Tak właśnie strzelili pierwszą bramkę. Natomiast trzeba podkreślić, że mimo tych problemów Pogoń wygrała mecz, co też nie jest łatwe. Po ostatniej porażce 0-1 z Islandczykami też chcieli troszeczkę tą plamę zmazać. No właśnie, Pogoń przegrywała, mimo to kontynuowała i ta bramka, którą strzelił Zachowicz na 1-1, na atak pozycyjny, drużyna, która się broni głęboko, mimo to Pogoń strzeliła właśnie tego gola. Dobry przerzut, już nie pamiętam. Dąbrowskiego. Albo Kowalczyka. To był, Kowalczyk do Bartowskiego. Dobre wejście z drugiej linii Fornalczyka, jakby w tą wolną przestrzeń, zgranie przed Bartkowskiego i praktycznie Zachowicz do pustej bramki. To też jest bardzo ważne. Jak nie idzie, oni to kontynuowali i to właśnie ten problem rozwiązali, czyli bramkę na 1-1, co już później było łatwe. Okej, możemy powiedzieć, że troszeczkę mieli problemów w obronie, tą bramkę, co strzelili, stracili na 0-1,
za dużo mieli zawodników, żeby tak, tak tego gola łatwo stracić. Natomiast to jak się podnieśli, i oczywiście dobre zmiany, Jean Carlos, bardzo dobra zmiana. Tak samo oczywiście Biczak-Cian, który strzelił tą fenomenalną bramkę. Trzeba docenić zmiany, trzeba docenić Widzew, że sprawił problemy, ale również trzy punkty, które zostały w Szczecinie. A powiedz mi, pewnie pogadamy jeszcze jutro o tym, ale przy tej bramce to tam bardziej winiłbyś Cecha, czy ewentualnie Bartkowskiego, który miał zawodnika przed sobą? Bardzo niewdzięczne jest dla stopera, jeżeli ma się z tyłu zawodnika, bo wtedy przede wszystkim musisz obserwować piłkę. Idealnie to biec jakby tyłem i mieć po prawej ręce napastnika czy skrzydłowego, który jest wolny, i obserwować piłkę. Natomiast jeżeli Bartkowski miałby swego gracza, nie byłoby tematu, Cech to bierze i to jest jego wina. Bartkowski nie miał nikogo. Bartkowski fajnie patrzył, czy właśnie, czy nie ma zawodnika, który ma kryć. Nie było, to jednak Bartkowski powinien być bliżej. Cech musi obserwować tą stronę i bardzo trudno wtedy taką koordynację złapać i jednak tego zawodnika przykryć. Ale też jest ten sam problem, co w przypadku Lecha Poznań, czyli obrona, tak? Nie ma Kostasa Triantafylopoulosa i Pogoń walczy z tym od dłuższego czasu, bo runda wiosenna, moment, kiedy ta drużyna walczyła o Mistrzostwo Polski, też był naznaczony tym, że problemy mieli stoperzy. Ostatecznie wrócił Cech na te kluczowe mecze, został wystawiony na prawej obronie, czy później grał na stoperze, ale grał po prostu słabo i tutaj jeśli Lech nie zadbał, no to Pogoń też. I mają trzech tylko. Tak, tak. Mieli czterech, bo był jeszcze Łasicki, ale Łasicki był... A jeszcze Bartkowski czasami grywał. Ale Łasicki był dwa lata bez gry, tak? I wskoczył na ten mecz ze Stalą Mielec. Wyglądał bardzo dobrze, ale na dłuższą metę też pewnie to się na nim jakoś odbiło i nie jest tak pewny, że mógłby, nie wiem, stanowić o sile obrony zespołu, który walczy o Mistrzostwo Polski. I tutaj Malec ma bardzo duży atut w postaci wyprowadzenia piłki, bo to na pewno rzuca się w oczy, gdy obserwuje się jego grę, ale to, o czym mówił Igor, że, no, że Bartłomiej Pawłowski wklejający się w tę linię obrony, wychodzący gdzieś nam na pozycję, bardzo łatwo to wszystko wyglądało z perspektywy nawet Beniaminka, czyli drużyny, która pewnie nie powinna sobie na tak wiele pozwalać w Szczecinie. A jak ty, Igor, ocenisz Cecha po kontuzji? Bo to, co mówił Roki, w poprzednim sezonie miał sporo problemów, kiedy wrócił do gry. Oczywiście też trochę abstrahuję od tego spotkania z Rakowem, kiedy był wystawiony na prawej obronie, no bo jednak nie jego pozycja. To nie jego pozycja. Natomiast tak, było trochę problemów, trochę błędów. A w tym sezonie widzisz taką pewność, którą prezentował przed kontuzją, czy jeszcze gdzieś tam czegoś brakuje? Na pewno to wiesz, to pierwsze dwa spotkania, które grały, nie można oceniać. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie, generalnie to jest zawodnik, który mi się bardzo podoba. Ma bardzo ważną cechę, jest bardzo szybki. Jeżeli ma stoper taką cechę, taki atrybut, to naprawdę może grać na wysokim poziomie. Jak nawet będzie popełniał błędy, ktoś go minie, to jest w stanie dogonić tego zawodnika. Była taka sytuacja właśnie w tym meczu, że dobre przyjęcie zawodnika Widzewa, nie pamiętam, czy to był Pawłowski, czy Kun, ale już wypuścił piłkę, Cech się odwrócił i jednak tego zawodnika dogonił, więc to jest bardzo ważna rzecz i wprowadzenie piłki. On gra czasami na lewej stronie, ma tą lewą nogę troszkę słabszą. To jest większy problem niż grając na prawej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o to rozgrywanie, to jest dobry, solidny poziom, więc wprowadzenie piłki, nie boi się, to jest też ważne, że pod presją, więc gra głową również, wyprzedzenie. Dla mnie obrońca, w ogóle linia obrony Pogoni Szczecin, Male, Cech jest naprawdę dla mnie bardzo dobra. Panowie, zaraz wrócimy do Pogoni Szczecin, bo mamy Arka Onyszko. Arka, który już od wczoraj czeka na to łączenie. Wczoraj o 10 już był też gotowy, ale tutaj tylko kartki w kalendarzu nie zerwał, jak się okazało. Arek, witamy i słuchaj, no rozmawiamy dzisiaj o Brentby. Co to jest za klub? W jakiej formie, w jakiej dyspozycji? Słabszy, gorszy od tego zespołu, który mierzył się chociażby z Lechią Gdańsk? Dzień dobry. Jaki to jest zespół? Pamiętajmy, że to jest Brøndby Kopenhaga, to jest jeden z najlepszych klubów w historii Danii. Poza, który tak naprawdę co roku rywalizuje z FC Kopenhagą i zawsze grają o najwyższe cele. Wielu fantastycznych zawodników wyszło z tego klubu, paru mistrzów Europy z 92 roku, także jest to klub z ogromnymi tradycjami. Mogę go porównać do na przykład do Legii Warszawa. Jest to klub, który tak naprawdę na tą chwilę radzi sobie nie najgorzej. Jak patrzymy na samą średnią zawodników, którzy występują w drużynie, no to jest tak naprawdę 23 lata średnia wieku wszystkich zawodników, którzy są w kadrze Brøndby.
Także myślę, że to jest bardzo młoda drużyna, prowadzona z myślą o tym, żeby tych zawodników promować i też sprzedawać do dużych klubów. Mają swoje problemy. Ja jakbym miał gdzieś się skupić na takich rzeczach negatywnych, znaczy nie to, że negatywnych, ale gdzie mają duże problemy, no to na pewno jest linia ataku. Tam mają duże problemy, cały czas szukają takiego zawodnika, który by im strzelał regularnie w ramek, a takiego po prostu nie mają. Jeżeli miałbym powiedzieć o takich atutach, to na pewno jest to bramkarz, to jest Mads Hermansen, to jest bramkarz reprezentacji młodzieżowej, jak również cała linia obrony jest bardzo solidna, oni tracą naprawdę bardzo mało bramek, też pozyskali wielu ciekawych zawodników do drużyny, choćby na przykład Frelik Alves Ibsen, który występował w West Hamie, wzmocnili się tutaj środkowym obrońcą, M93. Także no, jeżeli chodzi o linię obrony, to na pewno bardzo solidna, ale jeżeli miałbym patrzeć na jakieś deficyty, no to na pewno jest to linia ataku. Słuchaj, rzucił mi się, bo oglądałem też fragmenty tego spotkania z Aarhus, które było rozgrywane w niedzielę, rzucił mi się w oczy taki Oskar Szwartał, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, 16-latek, zawodnik z rocznika 2006, naprawdę kapitalnie wyglądał w środku pola, bardzo dobrze wyglądał z lewej strony. Sporo jest takich zawodników i czy to jest akurat ten największy talent, czy akurat trafiłem na takie spotkanie? No akurat on debiutował, pierwszy raz grał w pierwszej drużynie Brondby. To jest chyba najmłodszy zawodnik w historii Ligi Duńskiej, który debiutował w pierwszej drużynie. On ma 16 lat, zebrał bardzo dobre recenzje po tym meczu i myślę, że na tą chwilę będą na niego stawiali. Zawodnik o niesamowitych warunkach fizycznych, ponad 1,90 m. On w tym meczu grał, bo oni grają w ustawieniu 1-4-4-2, ale tutaj jeżeli chodzi, jak patrzymy na linię pomocy, no to grają w diamencie. I on grał takiego podwieszonego napastnika, albo taką dziesiątkę. Tak, na skorze bardzo... jest ustawiony z lewej strony, ale też jak go oglądałem, no to raczej grał na dziesiątce, ewentualnie schodził do lewej strony. Dokładnie, także on naprawdę zebrał tutaj bardzo dobre recenzje i wszyscy podkreślają, i też rozmawiałem z wieloma moimi znajomymi, którzy mieszkają w Danii, że trzeba na niego na pewno bardzo uważać, żeby Pogoń Szczecin miała go na uwadze. Słuchaj, Arek, to powiedz nam jeszcze, bo tutaj wymieniłeś od razu przy pierwszym pytaniu mocne, słabe strony, natomiast też to, co mi się rzuciło w oczy na podstawie tego spotkania z Aarhus, no to jednak pierwsze 15 minut to była dominacja drużyny przeciwnej. Czy Brentby jest takim zespołem, który przez całe spotkanie dominuje, czy jednak tutaj będą takie momenty, kiedy kontrolę nad meczem będzie mogła przyjąć Pogoń i czy tutaj spodziewasz się bardziej kontrataków czy ataku pozycyjnego ze strony Duńczyków? Powiem szczerze, jak oglądałem ich też ostatni sparring, który grali z Rostokiem, no, to muszę powiedzieć, że tak naprawdę oni chcą grać w piłkę. To nie jest drużyna, tak jak ja pamiętam za moich czasów jeszcze, która gdzieś uderzała piłkę długo i zbierali tą piłkę gdzieś w środku pola. Oni wszystkie akcje, które rozpoczynają, to tak naprawdę otwierają od bramkarza. Bramkarz Mads Hermansen, on gra świetnie nogami i oni po prostu chcą grać w piłkę nożną. Oni nawet grają na dużym ryzyku, nie boją się otwierać wszystkich akcji od bramkarza i trochę byłem też zdziwiony tym, no ale podejrzewam, że po prostu AGF na pewno też oglądał mecz Brondby i oglądał, widział ich, jak oni grają i podeszli wysokim pressingiem, ale starali się spod tego wysokiego pressingu wychodzić. Także ja myślę, że tutaj w meczu z Pogonią Szczecin na pewno Brondby nie zmieni swojej taktyki i będą chcieli grać w piłkę, tam mają naprawdę, jak patrzymy, ci zawodnicy są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. I na pewno tutaj Brondby się musi przygotować na to, że jednak to będzie tak naprawdę mecz piłkarski. Tutaj absolutnie drużyna duńska nie będzie uderzała długich piłek, tylko będą się starali wszystko rozgrywać od bramkarza. My często myśląc o Brentby mamy przed oczami ten dwumecz z Lechią Gdańsk niedawny, gdzie Lechia nawiązała walkę i wyglądało to bardzo fajnie. Dlatego może zapytam wprost dla taki przekaz do kibiców. Czy dzisiaj to jest mocniejsza drużyna niż wtedy, czy słabsza? Moim zdaniem troszeczkę słabsza. No też jak patrzymy na skład osobowy tej drużyny, no to myślę, że jednak Brondby postawiło na młodość. No tutaj jest wielu reprezentantów, czy reprezentantów Danii do lat 19, czy do lat 21. Myślę, że ta drużyna tak naprawdę jest budowana z myślą o tym, o przyszłości. Także no myślę, że to jest dużo słabsza drużyna niż grała z Lechią Gdańsk. Ale
ale nadal groźna. Przede wszystkim to jest drużyna, która chce grać w piłkę nożną, jest bardzo dobrze wyszkolona technicznie i ma naprawdę w swoich szeregach wielu takich zawodników z dużymi umiejętnościami. No dobrze, Arek, dziękujemy ci za ten szybki raport o rywalu. Na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu do ciebie się będziemy odzywać. Powodzenia w motorze, trzymaj się. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Słuchajcie, też tam spojrzałem na trenera Nils Fredriksen, a więc były selekcjoner reprezentacji U21, z którą walczyliśmy o awans na to Euro, na którym no, może nie osiągnęliśmy sukces, bo ostatecznie sukcesu nie osiągnęliśmy, ale na pewno kilka miłych wspomnień mamy. Co do Pogoni Szczecin, Bicza Chcian, już o nim wspominaliśmy, ale waszym zdaniem to jest zawodnik, który w końcu przebije się do podstawowego składu, no bo jednak gdzieś Kostar Runiajc na niego nie stawiał. Teraz Gustafsson z drugiej strony też widzi w nim bardziej jokera. Nie wiem, czy to są problemy, jeżeli chodzi o pracę w defensywie, bieganie, zaangażowanie, bo jeżeli chodzi o umiejętności stricte piłkarskie, to jest gracz, który daje różnicę. Nie tylko strzał, ale przegląd pola, podanie, więc każdy trener by chciał mieć takiego człowieka na ławce, tylko czy ten człowiek, czy ten zawodnik będzie się na to godził. No dobrze, ale Igor, dzisiaj zestawiasz sobie na przykład Kowalczyka i Bicza Chciana. Abstrahuję od tych strzałów z dystansu. To moim zdaniem więcej w takim rozegraniu i grze kombinacyjnej, grze w ataku pozycyjnym daje Kowalczyk niż Bicza Chcian. Nie wiem, jak ty na to. Na pewno Kowalczyk więcej pracuje, prawda? Więcej jakby tej mrówczej, takiej niewidocznej roboty robi. No tak, ale wiesz, przychodzi taki moment, gdzie trzeba ten zespół pociągnąć, że każdy na każdego patrzy, a może ty zrób, a może ty, ja tu zmęczony. Może potrzebujemy gościa, który zrobi to coś, który da tą wisieneczkę na tym torcie, i wchodzi Bicza Chcian i kolejny raz udowadnia, że jest w stanie zapewnić punkty. Na pewno to dla trenera idealna sytuacja, mieć takiego gracza, który w taki sposób może zapewnić zwycięstwo. Inna sprawa, że konkurencja jest bardzo duża, no bo w bardzo dobrej formie od początku sezonu Dąbrowski, Drygas, a także Kowalczyk. Wiesz, no na skrzydle schodzi Grosi i wchodzi Jean Carlos, który w moim uczuciu dał bardzo dobrą zmianę. Więc no konkurencja musi być. To nie jest tak, że jest pierwsza jedenastka i żelazna, tak, że nikt nie może... W ogóle pokażmy sobie skład, bo też nikt nie może wejść w jego miejsce. Trener na pewno jest bardzo zadowolony, tylko wiesz, w poprzednim sezonie Bicza Chcian 3 razy czy 4 razy wszedł z ławki, zapewnił punkty, zdobyć punktową zespołowi Pogoni. I cały czas jednak nie mógł przekonać trenera, że to jemu się należy pierwszy skład. Tak, oczywiście Dąbrowski i Drygas będą trochę niżej grali, wyżej Kowalczyk. Kluczowy był ten mecz z Lechem Poznań, kiedy on dostał szansę w podstawowym składzie i to się nie udało po prostu. I Kosta Runiajc wyszedł z tego założenia, że jednak wróćmy do tego spokojnego wprowadzania, z którego też ten trener słynie. Ale my też mieliśmy ostatnio w Lidze Minus taką dyskusję. Czy zabierając Bicza Chcianowi strzał, to jest piłkarz dobry, lepszy od na przykład Sebastiana Kowalczyka? I nie poznamy odpowiedzi, ale bo możemy sobie tutaj dywagować, ale ja chciałbym po prostu się o tym przekonać, zobaczyć go w pięciu. A jak wy twierdziliście? No zdania były podzielone. Okay. Na przykład chyba Kowal i Kuba stwierdzili, że nie do końca. Zresztą, ale czyli to była, że Kowalczyk. Znaczy, że to była długa, wielowątkowa dyskusja i trochę się w niej pogubiłem, okay. Ale właśnie o to mi chodzi, nie? Że chciałbym zobaczyć go na przykład w pięciu meczach z rzędu w wyjściowym składzie, żeby on albo do siebie przekonał, albo żebyśmy go właśnie zakwalifikowali jako bardzo dobrego jokera, bo potem też się na tym zastanawiałem, sprawdzałem jego statystyki i nie wiem, tam próby kluczowych podań, czy też sama dokładność podań, bo on miał 100% dokładności podań, czyli każde zagranie, które zaliczył w meczu, było jakościowe i było celne. Jeżeli chodzi o bieganie, pamiętasz może, jak to wyglądało u niego? No właśnie, bardziej skupiłem się na tych piłkarskich statystykach, a nie biegowych, ale... Też pewnie za Kowalczykiem i Drygasem przemawia ten pierwszy mecz z zespołem z Islandii, nie? Gdzie obaj byli no, pewnie najlepszymi zawodnikami Pogoni i tutaj zapracowali sobie na jakiś kredyt zaufania ze strony Jensa Gustafssona. Zresztą zestawienie Gustafssona z Van den Bromem też mi się pokazuje, też wydaje mi się, że jaka jest różnica i trochę każe wziąć w obronę Holendra w takim sensie, że tutaj mamy trenera, który nagle został wrzucony w jakąś sytuację i się jej uczy, a tutaj mamy trenera, który wydaje mi się, że przyszedł do Szczecina już z jakimś planem i tutaj nic nie może zbić go z pantałyku. Nawet zobaczcie, Pogoń jest jedynym klubem, który nie przekłada meczu, bo moim zdaniem wynika z tego, że jest Gustafsson, jest
ma jakiś plan i chce po prostu zgodnie z jakimś rytmem chce go realizować krok po kroku. Że nawet to, że jadąc na Islandię, mając zaliczkę punktową, on wystawił najmocniejszy skład, nie zarotował, pokazuje, że ma pomysł. To samo, tak? Tak, ma pomysł i chce się go, chce się go trzymać. Bardzo fajnie, Rogier, że ty o tym wspomniałeś, bo Gustaw sam na konferencji powiedział, dlaczego ja mam coś przekładać, jakieś mecze, jeżeli ja wiem, że moja drużyna jest przygotowana na te spotkania co 3-4 dni. Mam dobrą ekipę, dobrych zawodników. Jestem pewny, że my to wygramy, bo trener Van der Brom mówił, że on ma dwie takie same jedenastki, a mimo to przekłada mecze. Czyli no właśnie, jedno mówi, drugie robi, bo jeżeli zawodnik słyszy, że dwie dobre jedenastki jednak trzeba przełożyć, bo jednak te jedenastki nie do końca są takie same, a tutaj widzimy odmienną sytuację. Trener mówi, że ma dwie drużyny, dwie jedenastki na podobnym poziomie albo zbliżonym i robi i nie przekłada meczu. No tutaj też jest właśnie bardzo ciekawe, kto na tym dobrze wyjdzie. Czy te drużyny, które przełożyły, czy może Pogoń? Bo mam takie wrażenie, że jeśli Pogoń świetnie się zaprezentuje w trakcie tego dwóch meczu, no to ta dyskusja na temat tego, już, czy tak? Powinniśmy, czy nie, wróci i wróci w trochę innym kontekście niż do tej pory. Gorzej jak nikt dobrze się nie zaprezentuje, ale mamy nadzieję, że takiej tego sytuacji nie będzie. Pod uwagę. W defensywie na pewno mówiliśmy. Kilka problemów, bo czasem jakieś błędy Cecha, czasami Bartkowskiego. Natomiast jak spojrzymy na Pogoń Szczecin od pasa w górę, to naprawdę wygląda bardzo dobrze, bo po pierwsze mamy konkurencję, po drugie mamy jakościowych zawodników i po trzecie mamy jednak taki pomysł na grę, który bez względu na przeciwnika, na dane spotkanie, na przebieg spotkania, tak jak w meczu z Widzewem Łódź, raczej się nie zmienia. Do tego jeszcze Pontus Almqvist, który może jeszcze nie notował konkretnych liczb, ale widać, że w piłkę grać potrafi, ewentualnie nawet jak będzie potrzeba, zagra na skrzydło, bo tam tak naprawdę karierę zaczynał. I tak, jest to jakaś kontynuacja też, bo zmienił się trener, ale wydaje mi się, że tutaj szkoleniowiec Gustafsson idzie bardzo mocno ścieżką, którą wydeptał wcześniej. Przy czym on mówił od początku i to też myślę widać, że chce zwiększyć intensywność gry Pogoni Szczecin. Bardzo przyłożył się też do tej fizyczności zawodników. Może z tego też wynika brak przekładania spotkań, ale z drugiej strony, jak wczoraj pamiętasz, rozmawialiśmy przez telefon, to był najbardziej intensywny mecz w tej kolejce ekstraklasy. 119 kilometrów tak, wybieganych przez Pogoń i 119 przez Widzew Łódź. No ale nawet to, że wszystko dalej kręci się wokół Damiana Dąbrowskiego, który jest ustawiony jako taki libero za dwójką bardziej ofensywnych pomocników. Statystyka podań. On miał 84 podania w meczu z Widzewem. Mhm. Nikt w całej ekstraklasie nawet nie był blisko takiego wyniku. Chyba tam drugi piłkarz klasyfikacji był 20 podań niżej i w ogóle też celność tych podań tam chyba 94%. Czyli bardzo wysoki. Rogi, pamiętasz może ile w przód? Wiem. Ale nie, absolutnie nie neguję, bo też mi się Damian bardzo podoba. Ale nie, to chodzi mi o to, że to był znak rozpoznawczy Pogoni Szczecin za Kosty Runiajcia. Mm-hmm. I tutaj dalej widać, że to jest to samo, abstrahując od tego, że rzeczywiście później wpływa, znaczy nie jest to do końca obiektywne, bo podanie podaniu nierówne, tak? I czasami masz rację, że pompujemy tych zawodników środka pola, którzy wybierają bezpieczne opcje właśnie ze względu na to, że patrzymy na to, jaka jest skuteczność tych podań, a nie jakie to są podania, bo gdyby to były podania progresywne i tak dalej, no to wiadomo, że tutaj ten procent musi być niższy. Wiadomo, że i podaniem do tyłu czasem możesz przyspieszyć akcję. Słuchajcie, jest wielu zawodników, teoretycznie, dobra, no nie będę mówił konkretnie, którzy, ale... Według mnie takim przykładem... pomocników... Wartość Slisz jest takim przykładem, który zyskał bardzo dużo na tym, Idealne. Wiesz co, ale Damian Dąbrowski właśnie to jest zawodnik, który bierze piłkę, pokazuje się, co jest ważne, 84 podania, nawet jeżeli to byłyby tylko do tyłu, to on chce tą piłkę. To jest bardzo ważne na pozycji numer 6, że czasami jest wysoki pressing. On cały czas daje opcje. To jest bardzo ważne. Ale to jest zawodnik, który nie tylko do tyłu czy do boku, tylko w przód, między linię, dobry przerzut. W meczu z Widzewem strzał, co miał Zachowiczy, co dobijał piłkę i strzelił w słupek, to właśnie on oddał. Cały czas jest pod grą. Taki zawodnik kluczowy. Ja się cieszę, że Kamil Trygas w końcu wrócił do takiego grania bardzo regularnego. To jest zawodnik, który nie tylko daje w defensywie, ale w ofensywie. Plus, jak często wbiega między linię, nie? Nawet warunki fizyczne, z tego wziął się gol w meczu z Reykjavikiem, a także wcześniej miał tę sytuację przewrotką. Tak, pozycja numer 8, która jest no kluczowa. Czasami, jeżeli
drużyna się broni taką skomasowaną obroną, to jest gracz, który właśnie przy doszukiwaniach z boku jest w stanie też pewnie jako przewagę. Stoper to najlepiej wytłumaczysz, no bo jeżeli się, bo masz napastników, nie da się masz skrzydłowych w polu karnym i wchodzi ci ktoś nowy, to nie wiadomo, kto do niego ma czy doskoczyć. Czy defensywny, czy stoper, nie da się w tej sytuacji przykryć tego gracza. Pointując wątek Damiana Dąbrowskiego i zahaczając o Legię, bo widziałem, że już ciebie kibice prowokowali, że czy będzie coś o Legii, czy nie. Ta. To teraz będzie coś o Legii, uwaga. Wydaje mi się, że w klasie Damiana Dąbrowskiego dobrze też świadczy to, co dzisiaj się dzieje w Legii Warszawa, gdzie Kostroniajcz chce grać dokładnie to samo i szuka piłkarzy o podobnej charakterystyce. I wydaje mi się, że próbując zrobić z Bartosza Slisza właśnie Damiana Dąbrowskiego, widać jak na dłoni, że nie każdy może to powtórzyć, choć wydaje się to w teorii dość łatwe granie. I ja się nie dziwię tym głosom, bo też oglądałem sparingi Legii, że może warto dać szansę Igorowi Haratinowi, bo widziałem go w sparingu z Sepsi, widziałem go z Red Bullem i wydaje mi się, że i wczoraj on... też przyzwoite wejście. Tak, tak. Właśnie po wczoraj się pojawiło dużo takich głosów i one cały czas zyskują na siłę, że to może być bardziej taki piłkarz, który odzwierciedli to, co w Pogoni prezentował Damian Dąbrowski pod Kostroniajcem. Zgadza się. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę ofensywę, to tutaj mówimy oczywiście o tych podaniach, ale bardzo istotne jest to w Pogoni, że w Pogoni jednak mamy opcję podania, bo jednak jest sporo ruchu w tych przednich formacjach i to nie jest taka bardzo statyczna, typowo polska gra, tylko jednak ci zawodnicy cały czas między liniami się pokazują, dają jakąś szansę, żeby do nich piłkę zagrać. Czy to Kowalczyk, czy to z prawej strony jest Fornalczyk, czy z lewej Grosicki, ewentualnie wchodzący i oskrzydlający akcję boczni obrońcy. No mamy to bramkę na 1-1, gdzie właśnie Fornalczyk wykonał ten ruch. Taki dosyć bardzo przez zawodników nielubiany, bo to jest ruch bez piłki i nie wiadomo, czy to piłkę się dostanie. Ale trenerzy oczekują tego, że właśnie to jest takie rozrywanie tej linii defensywnej. I to przyniosło efekt. Bardzo dobra piłka długa od Kowalczyka, zgranie głową i właśnie ten ruch bez piłki na wolne pole spowodowało to, że Zachowicz chyba, popatrzmy na stoperów Widzewa Łódź, oni byli kompletnie zaskoczeni. Tam było odpuszczone krycie Zachowicza, który był 5 czy 7 metrów przed bramką, więc tak jak powiedziałeś, dużo ruchu bez piłki, dużo ruchu również z piłką, schodzenie do środka, robienie miejsca dla bocznych, czy dla Maty, czy dla Bartkowskiego. Anfis, który wszedł w końcówce, też bardzo ciekawy zawodnik, bardzo taki szybki, dynamiczny, z piłku też chyba nie najgorszy, więc powiedziałeś opcja na skrzydło, ale również jako taka dziewiątka, która znaczy, może... Z tą myślą był ściągany, tak? To ja mówię opcja na skrzydło, ale nominalnie tutaj ma być akurat dziewiątką. Tak, więc konkurencja dla Zachowicza, trochę taki bardzo podobny zawodnik, ale mogący dużo wnieść. No też pamiętam tutaj podczas tego naszego 6-godzinnego live'a pod koniec rozmawialiśmy z Pawłem i zgodziliśmy się, że Luka Zachowicz może dużo zyskać pod wodzą Jensa Gustafsona i to może być taki dla niego przełomowy sezon, bo też oczywiście patrzymy na te statystyki w przeliczeniu na gole na minuty, czy też jakieś x goals i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wypada bardzo dobrze, ale po pierwsze daje dużo zespołowi po prostu grając w piłkę, a nie będąc tylko w polu karnym. A poza tym te liczby naprawdę też są przyzwoite. I tutaj jeżeli dorzuci powiedzmy, nie wiem, 5-6 goli więcej, to dzisiaj będziemy mówili znowu o jednym z najlepszych napastników w Ekstraklasie. Myślę, jeden z takich bardziej niedocenianych piłkarzy na tej pozycji. Wiesz co, on na koniec był nominowany do tytułu napastnika. No bo też z Bidy z drugiej strony. No tak. Przypomnijcie, ile bramek 11? Na przykład Krzyż nie był nominowany, tak, tylko sporo... jego pewnie tam klasyfikowali znaczy, bardziej jako skrzydłowego, ale z drugiej strony to nie wiem, Iszak, czy prędzej bym nie dał Krzyża. Boliński, Sekulski i pewnie... Angielski. Nie, właśnie chyba Angielski nie był, bo nominacje były dwie kolejki przed końcem. Hat-trickiem. Tak, to. I chyba nie był Śpiączka nominowany na przykład. Tak. Nie? No to strzelając tego liwy Bartek Śpiączka w Górniku Łęczna, no to też jest jakiś wyczyn, więc to nie było tak, że kompletnie nie było innych opcji. Ale wydaje mi się, że tutaj doceniono nawet nie tyle liczbę bramek, bo no byli napastnicy, którzy strzeli dużo więcej, ale liczbę asyst i też udział w grze, nie? Bo tutaj rzeczywiście to jest coś, na czym mocno zyskuje Luka Zachowicz. On już zdobył dwa tytuły Króla Strzelców w swojej karierze w lidze słoweńskiej, także no nie zdziwię się, jeśli stać go na to, żeby dołożyć jeszcze kilka bramek i też powalczyć.
No dobrze, panowie, to składzik sobie pokazaliśmy. Tutaj raczej nie spodziewamy się, że będziemy widzieli w pierwszym zestawieniu młodzieżowca, bo jednak Jean Carlos, to co mówiłeś, bardzo dobra zmiana, też w poprzednich spotkaniach wychodził w pierwszym składzie, więc raczej tak ten skład Pogoni będzie wyglądał. No to co, przejdziemy sobie do spotkania, które rozpocznie się o godzinie 19. Tam mamy mecz jedyny na wyjeździe w Wiedniu z Rapidem, zagra Lechia Gdańsk i mam wrażenie, że to zespół, którego jesteśmy najmniej pewni. A wiecie co, jeszcze wrócę tylko na moment do Pogoni Szczecin, bo zapomniałem o czymś powiedzieć, bo tutaj chciałem o rywalu i mi się przypomniało, w kolejnej fazie Pogoń trafi najprawdopodobniej na Bazylę, jeżeli ta upora się z przeciwnikiem chyba z Irlandii Północnej, no tutaj raczej nie spodziewamy się jakiejś wpadki Szwajcarów. Najtrudniejsze losowanie, myślę zdecydowanie, to Pogoń Szczecin, no ile ten Reykjavik, no to tutaj nie mogli mieć żadnych wątpliwości piłkarze, ale jeżeli chodzi o drugą, trzecią rundę, no to trudniej nikt nie będzie miał. Zdecydowanie. No, trzeba będzie liczyć się niespodzianką. No wiesz, Linfield wygrywa z Bodø/Glimt. Tak. Samo brand by już będzie niespodzianką, tak, a tutaj jeszcze musiałbyś Bazyleę pokonać. Nie takie mecze były w poprzedniej edycji, więc spokojnie. Najpierw skupię się na tym meczu, a później będziemy myśleć o następnym. Dobrze, no bo tak chciałem właśnie zaznaczyć też o tej trudności. To wracamy do spotkania Rapid Lechia i tutaj myślę, że z tymi rywalami też trochę lepiej by było w kolejnej fazie, ale no mamy też najmniejsze przekonanie do Lechii, szczególnie po tym ostatnim spotkaniu z Wisłą Płock, gdzie też trzeba docenić oczywiście Wisłę, bo to naprawdę kapitalne spotkanie. Tutaj jak mówimy o tych przebiegniętych kilometrach, to Wisła Płock najwięcej miała przebiegniętych w tej kolejce Ekstraklasy, 120 ponad. Natomiast no, też pamiętamy ten rewanż w Macedonii i to pierwsze spotkanie. Macedończycy też stwarzali sytuację i też możemy być znowu szczęśliwi, że ten Dusan Kucjak cały czas jest w dobrej formie, bo bez niego to i z Macedończykami byłoby na pewno ciężko. Tak, no ale cały czas na Duszana Kuciaka nie możemy liczyć, prawda? Bo wspomniałeś o Wiśle Płock, 120 km, zdaje się Lechia Gdańsk 109, tak? Mm. Więc taka dysproporcja, gdzie to Lechia musiała gonić. Chociaż patrząc na te pierwsze fragmenty tego meczu, byłem takim dosyć zaskoczony łatwością, w jaki sposób Lechia Gdańsk stwarza sytuację. Dwa razy Terracino, raz miał Durmusz po dośrodkowaniu Gajosa z rzutu rożnego. Pajszała może nie jakaś stuprocentowa sytuacja, ale taka dosyć dobra okazja, więc jeżeli chodzi o tą siłę ofensywną, nie wyglądało to najgorzej. Brakowało trochę Zwolińskiego, ok. Natomiast jeżeli chodzi o tą defensywę, zabrakło takiej solidności, bo ta pierwsza bramka zdecydowanie za łatwo. Przegrany pojedynek Pietrzaka z Sekulskim i właśnie Sekulski odzyskuje piłkę, prowadzi, strzela i gol. Tak nie można pozwolić, żeby tak bramka padła, bo okej. Okay, tutaj nam w studiu łatwo mówić, czy przed telewizorem, jak powinien zachować się obrońca. To są ułamki sekund, tylko właśnie takie ułamki sekund decydują, czy ktoś gra na wyższym poziomie, czy na niższym. Druga bramka, podobnie, trójka czy czwórka graczy Lechii Gdańsk, zagranie do Dawo, który wejście w Smoka ma w ligę. Kolejna za łatwo stracona bramka i trzecia to było po kłosie już chyba tego wyniku i chęci gonienia tego meczu. Uciekła Lechii ta solidność, która chyba cechowała w tamtym sezonie. No ja też mam takie wrażenie, że jak sobie sklasyfikujemy tylko linię defensywy w naszej ekstraklasie, no to Lechia myślę nie byłaby w czołowej dziewiątce. Chciałem powiedzieć ósemce, dziewiątce już teraz. No bo jednak ta linia defensywy nie daje pewności. Z lewej strony mamy Pietrzaka i Konrado. Pietrzak popełnia błędy, co pokazał także w spotkaniu z Wisłą Płock. Może nawet w tym momencie troszkę pewniejszym zawodnikiem na tę lewą stronę jest Konrado, o którym też mówiliśmy tutaj podczas live'a, że zrobił lekki postęp, jeżeli chodzi o grę defensywną, no bo to nominalny skrzydłowy. W środku, no jeżeli mówimy o stoperach, też sporo problemów. Czy to Maloczy, czy to Tobersa, czy to Nalepy. No i z prawej strony to tak naprawdę no posłucha, szczególnie po tym odejściu Siseya, który też nie gwarantował jakiejś mega pewności. Tak, i to największy zarzut do władz pewnie Lechii Gdańsk, bo nie wiem, czy nie było możliwości zrobienia transferów w związku z tym, że tam były różne przepychanki u góry i dalej są te przepychanki u góry, czy po prostu czegoś tutaj nie zaniedbano i uznano, że ta kadra wystarczy. No ale poza lewą obroną, gdzie mamy dwóch zawodników lepszych w ofensywie niż w defensywie, no to jednak są spore problemy, bo nawet Michał Nalepa, który jest jednym z najlepszych stoperów w Ekstraklasie, kiedy jest w rytmie meczowym i gra i nic mu nie
dolega, no jest trochę ściągany na poziom reszty defensywy. Widać, to było bardzo dobrze w meczu z Płockiem, z Wisłą Płock, gdzie wypadł gorzej niż Sztoberc na przykład. Z Płockiem to ryzykownie, bo tam też, pamiętasz, były afery. Znaczy tak, no wiadomo, że trochę też to wynikało z tego, że pewnie były dwie Wisły i tak nam łatwiej było. To dzisiaj jest jedna Wisła, jeden Górnik, także już nie można się tym tłumaczyć na poziomie ekstraklasy. Tutaj oczywiście nic do Płocka. Nie mam, nawet byłem na weselu w końcówce poprzedniego sezonu i rozmawiałem na ten temat z kibicami Wisły i wytłumaczyli mi, dlaczego mówić Wisła. Ale wracając do gry Lechii, no to też jest jakiś niezaleczona choroba, ta prawa obrona, moim zdaniem, bo tam w zasadzie cały sezon to było wieczne poszukiwanie. Mateusz Żukowski, który był napastnikiem, Józef Sisej, który był skrzydłowym, chyba Filip Kopelski chyba też nie jest nominalnym prawym obrońcą, jeśli się nie mylę. Przyszedł Dawid Stec, ale też to nie jest Dawid Stec, który jest w stanie zagwarantować tę solidność, którą prezentował jeszcze w Pogoni Szczecin. I tutaj nie ma co kryć. Może Rapid nie ma Dawo, ale podejrzewam, że ma kilku innych zawodników, którzy będą potrafili chwili to zweryfikować. Igor, jeżeli chodzi o tę środkową strefę, no tutaj mamy Kałuzińskiego, mamy Gajosa, trochę wyżej mamy Terracino, mamy też Klemensa i Durmusza, natomiast cały czas brakuje tego, czego oczekiwaliśmy w poprzednim sezonie, czyli stabilizacji, a także tego, żeby jednak ci zawodnicy uwolnili trochę tego potencjału, który mają albo w CV, albo widzieliśmy w poprzednich sezonach. No tak. Tutaj o Kałuzińskim możemy mówić, że młody zawodnik, który, wiadomo, jego forma będzie trochę sinusoidalna, tak jak to było na przestrzeni nawet meczów z Macedończykami, no ale tutaj liczymy, że to będzie piłkarz, który gdzieś tam da zarobić Lechii w przyszłości jakieś pieniądze. Jeżeli chodzi o środek, to Kałużyński z Gajosem rozegrali trzy mecze na trzy rozegrane, czyli brali udział we wszystkich spotkaniach. Natomiast na reszcie pozycji była taka wymiana. Brakuje mi w Lechii zawodnika, który by bazował na szybkości. Bo Klemens, Durmusz to raczej zawodnicy bardziej chyba czujący się dobrze z piłką przy nodze. W poprzednim sezonie taki problem miał Śląsk Wrocław. Oprócz Jastrzębskiego to nie było gracza, który by właśnie w te puste strefy wbiegał. Jeżeli chodzi o jakość piłkarską, naprawdę to wygląda ok. Terracino bardziej taki właśnie, bardziej wybiegany, który właśnie robił przewagę w meczu z Wisłą Płock. A tutaj mi się wydaje, że każdy chce piłkę, plus mamy Pajszao, który też już niestety z racji wieku nie jest w stanie wychodzić do tych prostopadłych piłek. Ja trochę się martwię o Jakuba Kołodzińskiego, bo wydaje mi się, że zaczęła się taka nie do końca uzasadniona pompka tego chłopaka, że już jest mówienie, że wielki transfer, przyszłość w reprezentacji Polski, to akurat chyba Flavia Pajszao powiedział, a też rozmawialiśmy z Adamem Kotleszką tydzień temu, z Mateuszem Bąkiem, to też chwalił go za mecz, który nie był udany w wykonaniu Kołodzińskiego. Czyli ten rewanż. Tak, za rewanż, tak, tak, że w sensie wyróżnił go jako w pierwszej kolejności jako jednego piłkarza Lechii Gdańsk. Ja chciałbym najpierw zobaczyć, że on rzeczywiście gra w 5 meczów z rzędu na wysokim, równym poziomie, i dopiero wtedy zachwycać się samym jego wiekiem. Dobrze, miało być, wiecie co, połączenie z Marcinem Adamskim, natomiast tutaj Marcin, tak jak wczoraj, pomylił dzień Arek Onyszko i dzwoni do mnie, dlaczego jeszcze z nim się nie połączyliśmy, to niestety AM z PM pomylił Marcin Adamski. Najwyżej połączymy się z nim w Hyde Parku po meczu, bo tak jak rozmawialiśmy sobie przez telefon, to mówił mi, że tak naprawdę w tej chwili trener i cały sztab szkoleniowy to są zawodnicy, z którymi on grał w Rapidzie Wiedeń i tak naprawdę zna tam każdego. Wiem, że też chyba ma komentować czy być w studiu na tym spotkaniu rewanżowym w TVP, także myślę, że na pewno od niego sporo będziemy mogli się dowiedzieć na temat Rapidu Wiedeń, a więc zespołu też, no, który nie jest w tym momencie jakimś potentatem ligi austriackiej. Piąte miejsce w poprzednim sezonie, też jeden z gorszych sezonów. No i spora rewolucja kadrowa. Chyba 9 zawodników przyszło, wielu odeszło. Do tego mamy także piłkarza, który był wypożyczony do Barcelony. Także no, z drugiej strony działa w jakiś sposób to na wyobraźnię. No chyba są tak nazwiska. Guido Bilksztorer, który grał dużo w Bundeslidze, ale Christian Klemens też grał dużo w Bundeslidze.
chyba nawet więcej niż zawodnik Rapidu. Chyba tam też Wimmer gra, który grał, ma przeszłość w Tottenhamie. Tak. Może nie jakąś udaną, ale był w tym klubie. No Yusuf Demir jednak kilka meczów tam w Barcelonie zagrał w poprzednim sezonie. Zawodnik. Taki zwinny, taki piłkarz naprawdę na bardzo niezły, ma dużą jakość, więc to nie są też przypadkowi gracze. Jestem ciekawy, jeżeli chodzi o intensywność, bo tam czytałem, że też w Wiedniu ma być temperatura dosyć taka wysoka, podobna jak do naszej, albo i wyższa, więc... No wiesz, u nas też jest gorąco. Pamiętam, no to za chwilę będzie ta rozmowa z Łukaszem Włodarkiem, który mówił, że jak pojechał do Astany na mecz i ostatnio na przykład grali w chyba z Wartą Poznań, czy tam jakiś sparring, już nie pamiętam, do którego meczu to porównał, to u nas było tak najbardziej, naprawdę bardziej wilgotno, bardziej duszno niż w Astanie. No to nie, my też czasem przesadzamy. Jeżeli chodzi o pogodę, to absolutnie nie możemy mówić, że coś miało wpływ, tylko jednak na tą wydolność jednak troszeczkę jest, tylko że dla obu drużyn jest tak, to są takie same warunki. No tak. Dobrze, słuchajcie, to zerkniemy sobie. Jest tak, ciekawa, że oni dopiero zaczynają sezon i tutaj tak naprawdę trudno powiedzieć, w jakiej oni będą formie. Zagrali jeden mecz tylko w Pucharze Austrii z drużyną z niższej ligi. Jeszcze sobie z trzeciej ligi. Tak, 1-0 wygrali po męczarniach. Tak, a jeśli chodzi o te mecze towarzyskie, no to wyróżnia ich to, że naprawdę tam w tych meczach pada bardzo dużo goli, bo to nawet chyba średnia bardzo wysoka. To no dobrze, słuchaj, możemy sobie zerknąć na skład przewidywany Lechii Gdańsk. Zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście wyglądało, no bo pytanie, czy po tych 45 minutach w Płocku z Wisłą da szansę trener Kaczmarek Pietrzakowi na rehabilitację, czy na przykład postawi na Konrado, ewentualnie zaregluje tak jak też bywało tę lewą stronę i Pietrzakiem, i Konrado grającym wyżej, wtedy pomagającym Pietrzakowi w linii obrony. Możliwe, że wystąpi w tym spotkaniu zamiast Klemensa Sezonienko, no bo nie był to znowu udany mecz Niemca. Ja też nie dziwię się, jeśli się pojawi Jarosław Kubicki w pierwszym składzie, bo przy... Za Kałuzińskiego? Biorąc pod uwagę to, że Lechia w drugiej połowie grała słabo, on się pojawił na boisku właśnie w drugiej połowie, wydaje mi się, że miał kilka momentów w tym spotkaniu i być może, biorąc pod uwagę to, że to jest mecz z Rapidem, będzie chciał więcej doświadczenia wprowadzić do zespołu trener Tomasz Kaczmarek, dlatego, tak jak powiedziałeś, może to być za Kałudzińskiego, ale zakładam też bardziej defensywny wariant, czyli nie na 2 ósemki i na 10, tak jak tutaj widzimy, tylko zagranie na 3 ósemki. No zastanawiamy się też, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna Łukasza Zwolińskiego, bo to na pewno spore osłabienie, tam kontuzja jakaś stawu skokowego, on z zespołem do Wiednia poleciał, ale tam w ostatnich godzinach będzie podjęta decyzja, czy on jest zdolny do gry, a jeżeli jest zdolny, to w jakich ramach czasowych? Na pewno to będzie, to jest bardzo kluczowy zawodnik, jeżeli chodzi o Lechię. Dużo biegający, dużo pracujący i wychodzący na te prostopady piłki, co jest też ważne, bo Flavio Paixão jest bardzo dobrym zawodnikiem, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie. Natomiast, no właśnie, PESEL jest jak jest i niestety do tego się nie ucieknie. Te przygotowanie motoryczne już troszeczkę nie jest takie, jakie było. Więc na pewno to jest świadomość zawodnika, trenera, że ma takiego gracza, za którego może wejść Zwoliński. To jest też dla niego coś dobrego. No, tutaj na pewno Lechia faworytem tego spotkania, tego dwumeczu nie będzie, ale z drugiej strony, no to też nie możemy w jakiś sposób demonizować tego Rapidu, bo Liga Austriacka, no to w tym momencie to jest tak naprawdę Liga jednej siły, a więc Salzburga, a poza tym no też Austria Wiedeń to już nie jest zespół, który tam dominuje, tam tak naprawdę bardzo zrównały się te wszystkie ekipy, które są poza Salzburgiem, no i wydaje mi się, że też tutaj jakaś szansa mimo wszystko przy dobrym dniu dla Lechii jest, a daj Boże, jeżeli by wyeliminowali, no to w kolejnej rundzie czeka na nich albo Neftchi Baku, albo Aris Limassol, gdzie mamy dwóch polskich zawodników. Tak, no wydaje mi się, że przy świetnym dniu Duszana Kuciaka, bo Duszan Kuciak też no musi. Był pewny w meczu z Akademią Pandew i dlatego Lechia straciła tak mało bramek, ale już w tym meczu z Wisłą Płock nie był taki pewny, też popełniał błędy, tak więc świetny dzień Duszana Kuciaka to jest podstawa. No i dobry dzień obrony, bo nawet jak obrona Lechii ma dobry dzień, no to Duszan Kuciak będzie miał okazję, żeby się wykazać. Tak, taka solidność, myślę, że to jednak Rapid będzie atakował, a no właśnie...
O wiele łatwiej jest grać na wyjeździe, bronić się dosyć głęboko i wyprowadzać te kontrataki, niż prowadzić grę. Myślę, że tak jak powiedziałeś, Liga Austriacka to jest siła jednego zespołu. Absolutnie nie ma co mówić, że jesteśmy skazani na pożarcie, że nie wiem, że remis to też będzie, chociaż remis myślę, że też nie będzie najgorszym wynikiem, ale Lech jest stać na dobry rezultat. Bo trochę jedziemy z tym stereotypem, że Liga Austriacka to taka prawie Bundesliga i tak dalej. I właśnie te nazwy, o których mówiłeś, czyli Rapid i Austria robią wrażenie, a też piłka się zmienia, te akcenty się tak przesuwają i my nie jesteśmy w pozycji, żeby lekceważyć kogokolwiek i pewnie jak nawet postraszymy czasami trochę na wyrost, no to lepiej, ale to też nie jest tak, że trafią nam się zespół, który jest pewniakiem, żeby później zagrać w tej lidze konferencji, bo Rapid przechodząc Lechię to może, nie wiem, odpaść z Nefci Baku albo z innym zespołem, spokojnie. Na pewno tutaj na papierze, czy też na wyobraźnię działa Yusuf Demir, który grał w Barcelonie, działa taki transfer Burgstallera, którego ściągnęli z St. Pauli za 500 000 chyba, który w 30 spotkaniach na zapleczu Bundesligi strzelił 14 goli, jak się nie mylę. Natomiast no też ta Lechia ma zawodników z przeszłością w Bundeslidze. Marcos Alvarez trafił do Krakowi po dobrym sezonie w drugiej Bundeslidze, nic z tego nie było. Bardzo dobrym nawet. Tak, zobaczymy. Nie ma reguły nigdy. No dobrze, panowie, to lecimy sobie do kolejnego spotkania. Na temat Rapidu nie będziemy też się jakoś długo mądrzyć. Najwyżej jak wieczorem uda nam się połączyć z Marcinem Adamskim, to sobie porozmawiamy na temat tego zespołu. Przechodzimy do ostatniego spotkania, które już obejrzymy spokojnie, bo nie będziemy mieli wtedy innych odbiorników, bo wszystkie poprzednie spotkania już się zakończą, a więc Raków Częstochowa, który gra za Staną i od razu mamy mały handicap na starcie tego meczu, no bo Astana przylatuje, a w zasadzie już przyleciała, bo też sprawdzałem, jak to wszystko wygląda. W nocy przylecieli ci, powiedzmy, kluczowi zawodnicy, bo oni lecieli na dwie tury. W tej drugiej turze, która miała wylądować koło godziny 10, no to pewnie głównie sztab szkoleniowy, tak? Mniej istotni zawodnicy, tak, rejsowym samolotem lecieli, mniej istotni zawodnicy plus gdzieś tam mniej ważni członkowie sztabu szkoleniowego. W nocy przylecieli ci najistotniejsi zawodnicy. Jeszcze chyba tam kilku członków sztabu szkoleniowego ma dolecieć koło godziny 16, tylko że oni lecieli do Katowic, to jeszcze czekacie tam, no niedługa, ale tak godzina drogi autobusem z Katowic do Częstochowy. Jak waszym zdaniem to będzie miało przełożenie na mecz? A ty, Igor, też na wiele spotkań latałeś, to też możesz coś powiedzieć. Nie, słuchajcie, to kilku pewnie się obraziło do trenerze, to jak to, kto on jest kluczowy, a ja nie jestem kluczowy, to halo, my chyba. Od razu przy okazji podróży weszło, jaka jest hierarchia. Tak jest, każdy wie, w otwarte karty. Ciekawe, jakby to szło w drugą stronę. Ja raz pamiętam, słuchajcie, że leciliśmy trzema samolotami, bo też taki był, jak grałem w Bordeaux, to też jakieś były takie komplikacje i wynajęli takie trzy małe samoloty i też mieliśmy takie podzielenie tego, że akurat to nie było tak, problemy, że finansowe. Tak, to zmienimy temat. Jak to ma wpływ na mecz? No faktycznie, jeżeli podróż trwa 7-8 godzin i lecieć w dniu meczu, to myślę, że na pewno to jest trochę, cały ten rytm, całe te takie przygotowanie, cała ta rutyna jest zachwiana. Co innego, jak się leci, bo przed meczem ligowym godzinę czy półtora cała podróż trwa, to jest inaczej niż 8, nawet 10 godzin z tego, co się słyszało. Może tutaj właśnie teraz sprawdzam, około 7 godzin chyba to ten jest, lot trwał. No niestety, krew trochę spływa do nóg, one są coraz większe i może, nie wiem, nie chcę zwalać absolutnie, że to może być jakiś ogromny problem, jakiś kluczowy, ale mi chodzi bardziej, taka rutyna zawodnika jest zachwiana, całe przygotowanie do meczu, całe te właśnie do tego, czego jest przyzwyczajony, jest zachwiane, więc dla jednego jest totalnie obojętne i ja mogę nawet 15 minut się spotkać przed zbiórką, jest ok, a dla drugiego spotkałem się z takimi zawodnikami, że jak czegoś nie zjadł przed meczem, to gonił, nie wiem, wsiadał w taksówkę, że musiał wziąć i musiał coś łyknąć, zjeść, bo inaczej dobrego meczu no nie zagra. I ten zawodnik jest w Legii teraz. Ale też wiesz, bo masz trening dzień przed meczem na stadionie, na którym będziesz grał, też nie dlatego, że taka jest tradycja, tylko po to, żeby poznać tak murawy i tak dalej. To jest bardzo ważne. I no tutaj zobaczymy, bo ja odwróciłbym tę sytuację. Gdyby dzisiaj to spotkało Raków Częstochowa, to wydaje mi się, że już byśmy mieli gotową wymówkę na w przypadku niepowodzenia. Tak? I jeszcze sztuczna murawa i tak dalej. Tak, że wydaje mi się, że po prostu my ten pech, a Stany musimy
jak najmocniej wykorzystać, tak? Mówię tutaj my, bo jak polskie kluby grają w europejskich pucharach, to trochę niezależnie od tego, jaki to jest klub, to... Nie dlatego, że mamy sponsora. Nie dlatego. Nie dlatego, że niektórzy mi zarzucają, że kibicuję Rakowowi, tylko rzeczywiście my... Ja to już kibicowałem chyba każdemu klubowi w Polsce. No, to myślę, że każdy dziennikarz przerabia z czasem, także... Także tutaj spokojnie. O tyle jestem spokojny też dlatego, że Raków wydaje się najpewniejszy na starcie tego sezonu. Że jeszcze nie grał. Możliwe, że to kwestia braku weryfikacji, ale i ten mecz z Lechem Poznań i to spotkanie z Wartą była powtarzalność tego dobrego Rakowa, które znamy nie z końcówki poprzedniego sezonu, z tych spotkań z Zagłębiem, Krakowią. Nie mówię o Lechii, no bo tam akurat było wysokie zwycięstwo na koniec, ale o tych kluczowych meczach w kontekście walki o mistrzostwo, ale powtarzalność z większości z rundy wiosennej. I tutaj trudno się dziwić, bo to są w większości ci sami piłkarze, plus, nie wiem, Rakowitan, który nie mógł grać wcześniej ze względu na kontuzję. A z drugiej strony jednak wypada to docenić, że ktoś na przestrzeni kilku miesięcy czy dłuższego okresu jest w stanie to utrzymać. Tak, to sytuacja Rakowa w pierwszym meczu z Wartą Poznań przypominał mi bardzo mecz Pogoni właśnie z Widzewem. To nie było łatwe spotkanie. Męczył się Raków do pewnego czasu, ale właśnie już w końcówce meczu tej 60. wrzucił ten jakby swój drugi, trzeci bieg, przyspieszył i stwarzał sytuację. I po pięknej akcji, po pięknym podaniu Wdowiaka, Gutkowski strzelił bramkę. Co mi się rzucało w oczy, jeżeli chodzi o Raków? Próba rozgrywania od tyłu i widziałem, że jak Warta zaczęła robić ten pressing dosyć taki zorganizowany, Raków się gubił. I tutaj delikatny problem z tym rozgrywaniem piłki i Fran Tudor na lewym wahadle, co moim zdaniem pewno trener Pawlow wie lepiej, bo widzi tego trenera, ale chyba na pewno czuje się na tej prawej stronie bardziej komfortowo. Za dużo czasu poświęcał na przekładanie na prawą nogę. Przyjmował lewą, ale jednak nie ma tego zwyczaju, nie ma chyba tych umiejętności, żeby dobrą piłkę zagrać i taką pewną do swojego kolegi. Dużo grał w ciemno i właśnie stąd się straty. Chyba sytuacja Koryna, co bronił bramkarz, co oddał strzał i bronił bramkarz Rakowa, właśnie spowodowała to, że Tudor w ciemno zagrywał to swoją słabszą nogą, a czy swoją lepszą, ale musiał przykładać na tą prawą i były te niedokładności. Tak, i w ogóle ciekawe, jak w jego przypadku kwestie zdrowotne, no bo też wiemy, że ucierpiał w meczu. Podobno ma być gotowy do gry. No to bardzo dobrze. A to jest na oddzielną dyskusję, bo to co... Tak, ale jest problem, kiedy nie ma Kuna, bo w zasadzie od momentu, kiedy Raków awansował do Ekstraklasy, dla Kuna szuka się takiego zastępstwa. Był tam przez moment Petar Mamić, który później nie sprawdził się w Podbeskidziu również, ale chyba teraz widziałem, że awansował do drugiej rundy kwalifikacji tak. Lidze Mistrzów. Wyżalili się bodajże, tak? I nawet asystę zaliczył, jeśli dobrze pamiętam. Był Żarko Udowicic przez chwilę, który też wydawał się jakimś tam dobrym uzupełnieniem, a praktycznie nie zaistniał i cały czas nie ma tego piłkarza. I zastępowanie Patryka Kuna, kiedy on nie może zagrać, wychodzi z różnym skutkiem, bo przypomniałem sobie chociażby taki mecz z Legią, kiedy wystawiony tam został Sturgeon i poradził sobie bardzo dobrze i na tej zasadzie Marek Papszon uznał, że Sturgeon rzeczywiście może tam grać. To jest dla mnie też piłkarz zagadka trochę. Tak, tak nieproporcjonalnie dużo szans do tego, co na razie pokazał. Wydaje mi się, że w Rakowie trudno rzeczywiście dostawać te szanse. Bardzo wielu dobrych piłkarzy cały czas siedzi na ławce rezerwowych, a on jednak... Czyli coś potrafi. Tak, umie. Tak, coś stawia na niego Marek Papszon, pewnie ze względu na to, co pokazuje na treningach, a nie ze względu na to, co my widzieliśmy. Bo to wejście z Wartą też nie było jakieś pewne. Miał taką piękną sytuację, co chyba dograł Soresku. Tak, wydaje się, też że przestrzelił. Ale też pod tym kątem patrząc, bo to jest nominalnie ofensywny pomocnik, który powinien grać na jednej z tych dwóch kluczowych pozycji w Rakowie Częstochowa, to cieszy mnie to, jak rośnie Mateusz Wdowiak. Bo dla mnie to był taki piłkarz przychodząc do Rakowa. Nie do końca wiedziałem, na jaką pozycję on przychodzi, bo mając braki w obronie, wydawał mi się ze względu na swoją motorykę dobrym kandydatem do gry na wahadle, a tutaj się okazuje, że zagrał kilka meczów tam, ale kompletnie nie widzi go na tej pozycji Marek Papszon tak docelowo i zastanawiałem się, czy on nie jest zbyt ograniczony pod względem technicznym, żeby występować na dziesiątce, gdzie jednak te wymagania w Rakowie są bardzo duże, no bo tam, nie wiem, Marcin Cebula brylował, wcześniej Dawid Tijanić, który został sprzedany do Turcji, a tutaj trochę jest dla mnie pozytywną
niespodzianką Mateusz Wdowiak, że on się coraz lepiej odnajduje w tej grze, dokłada do tego fajne konkrety i to często w tych kluczowych momentach potrafi czy to strzelić gola, czy to zajrzeć asystę. No i też wydaje mi się, że mówimy o różnych wyrzutach sumienia Lecha Poznań, to niepowalczenie o Mateusza Wdowiaka w momencie, kiedy wydawało się, że Lech jest faworytem, też może takim wyrzutem być. Tak, jego chyba nawet Czesław Michniewicz nie chciał za bardzo do Legii Warszawa, kiedy była jakaś tam możliwość, żeby po prostu każdy klub go po tym kontrakcie zabrał. Czesław Michniewicz, pamiętam, na młodzieżowym mistrzostwie Europy go zabrał, ale tak bardziej na doczepkę. On nie był ważnym piłkarzem w eliminacjach, czy w ogóle nawet nie był, nie grał w tych eliminacjach, już nie pamiętam dokładnie, i na to Euro też pojechał tak o. Natomiast musimy powiedzieć, że to, co Roki wspomniał, albo on tego wcześniej nie pokazywał, ale wydaje się dużo bardziej technicznym, dużo lepszym piłkarzem, jeżeli chodzi o taką jakość czysto piłkarską, teraz w Rakowie niż wcześniej w Krakowie. Przecież ta asysta to naprawdę to nie tylko jakość piłkarska, ale, ale wizja, te przyjęcie piłki, sprowadzenie i założenie kolegi tam, gdzie powiedzmy obrońca w drużynie przeciwnej się nie spodziewa, to jest sztuka. Ma kapitalne zejście na prawą nogę i oddanie strzału. I do tego gaz. I do tego gaz. Ale też właśnie to jest dla mnie ważne, że gaz z piłką przy nocy, a nie wiesz, nie jest to jak atleta. Manuel Sarki kiedyś tak, bo wypuszczał jest, i często mówię o tym, że jest gaz. Manu z tego czasu w Legii Warszawa. Nie, naprawdę przeciwko takiemu zawodnikowi bardzo trudno się gra jeden na jeden, bo to jest gracz właśnie, który schodzi z boku, może podać, może jeżeli obrońca ma, widzi zawodnika i zawodnik chce wrzucać, to musi wystawić nogę. On z drugiej strony właśnie robi zwód i go zabiera i go mija, więc bardzo niewdzięcznie się gra przykład takiemu typu zawodnika, więc tutaj się rozwinął trener Papszuna. Na przykład ta asysta, która do Gutkowskisa, to było, no nie wiem, czy któryś z obrońców, nawet obrońca środkowy Grek, już nie pamiętam, Stavropoulos tak, nawet z Redziny. Nie spodziewał się, że i nie wyszedł i złamał linię, więc to też świadczy, że o dużej klasie tego zawodnika. Tak, tylko jedno ładniejsze podanie mieliśmy, myślę, Dominik Furman w meczu z Lechiem takie. Tak, przy tym trzecim golu, piłka, tak, no to jeszcze, bardzo ładnie. Tam jeszcze więcej zawodników zgubił, ale tutaj się zgadzam. Że to. I strzela Gutkowski od początku sezonu, zawodnik, który no różnie, czy doceniamy go za walkę, za zaangażowanie. Strzela oczywiście, się pamiętam chyba liczby bramek w tamtym sezonie. Chyba dyszkę było. Dyszkę to na pewno, ale widzę, tak. A tutaj na pewno też daje to, bo był Piasecki już przecież przygotowany do zmiany, już miał wchodzić. Ten Papszun dobrze zasygnalizował, że ostatni sprint, ostatni wysiłek, bo zaraz będzie zmiana. Tutaj strzeli bramkę, na pewno pewność siebie cały czas rośnie. Ja właśnie jestem ciekawy, czy jeszcze Raków ruszy na koniec po jakiegoś zawodnika, napastnika takiego z wyższej półki, czy... Znaczy ja też pamiętam, jak tutaj siedział Marek Papszun w Hyde Parku, to on powiedział, że jeżeli będą jakieś transfery, no to raczej będą to zawodnicy, ściągani z myślą, że będziemy ich wprowadzać za pół roku, a teraz te pół roku to będzie jednak takie mozolne wprowadzanie, początku... poznawanie też zespołu, no bo pamiętamy, jak mało zawodników było takich, którzy błyskawicznie wskoczyli do składu w Rakowie. No to na pewno Tudor i jeszcze ktoś był moim zdaniem, ale nie pamiętam już. No w sumie Rakowitan. Rakowitan, od razu, prawda? Ale gdzieś na początku okienka było takie przeświadczenie, że jeśli się trafi na rynku jakaś okazja i żeby ściągnąć gwiazdę do napadu, taką, za którą trzeba zapłacić nawet, nie wiem, 2 miliony euro, czy no, może przesadziłem, tak? Gwiazdę biegającą, to jest ważne, pracującą dla drużyny. To, że Raków może to zrobić. I wydaje mi się, że jeśli Raków awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji, no to ten temat może wrócić i że nie będzie tak, że Raków zostanie z Musiolikiem, Piaseckim i Gutkowskisem, tylko że jeszcze jeden napastnik trafi. No dobrze, panowie, to zerknijmy sobie na skład, bo dużo mówiliśmy o personaliach, natomiast na ten skład jeszcze nie spojrzeliśmy. Tutaj raczej spodziewamy się powrotu Patryka Kuna, który ma być też gotowy na to spotkanie, podobnie jak Fran Tudor. No, możemy też powiedzieć coś o linii obrony, bo tutaj cały czas gdzieś są kontuzje, natomiast no, na tyle mało tych kontuzji względem poprzedniego sezonu, że Fran Tudor może grać na tej pozycji, na której daje więcej, czyli na wahadle, bo pamiętamy, że w poprzednim sezonie jednak był ustawiany jako ten półprawy stoper, teraz kontuzje Petraszka, a także Niewulisa. Mamy nadzieję, że wrócą, bo na pewno dają też bardzo duży wachlarz możliwości, kiedy są w kadrze zespołu Markowi Papszunowi.
Mnie bardzo zaskakuje Rundisz, który został sprowadzony spod Beskidzia, zdaje się, ze Spadkowicza, tak? To wtedy... Tak. To był bardzo zaskakujący, tak, bardzo zaskakujący transfer. Ja pamiętam Gonzalo Fejo, gdzieś tam spotkaliśmy na mieście wtedy w Warszawie i coś rozmawiamy jeszcze przed sezonem, kogo ściągają. Mówi, że taki niezły bramkarz, Kowacewicz. No i tam wzięliśmy tego Rundisza. Tylko się nie śmiej, tak? Kurde, ale po co? No zobaczysz, nie, tam trener coś w nim widzi, trener no i naprawdę miał rację. I faktycznie w tym Podbeskidziu no wyróżniał się tym, nawet tak jak w tym meczu ostatnio z Warto Poznań, nie boi się z piłką do przodu, to jest też ważne. Też zdaje się, to jest zawodnik bardziej prawonożny niż lewonożny, na takiej też niewdzięcznej pozycji dla siebie gra, ma utrudnione zadanie, więc, ale też pewnie siebie jest w defensywie, a to jest też, przede wszystkim to jest kluczowe na tej pozycji, więc taka nieoczywisty, nie chcę powiedzieć bohater, ale taka postać, która naprawdę bardzo solidny zawodnik. Zobaczcie, właśnie miałem powiedzieć, że ten rynek stoperów lewonożnych jest tak niewdzięczny, że się nie dziwię, że taki nieoczywisty wybór, ale trochę Igor mnie zbił z pantałyku właśnie. Nie, lewonożny, Rundić. Rundić lewonożny? Tak. Musiałem się upewnić, ale tak już wcześniej do tego podchodziłem. I rzeczywiście ten rynek lewonożnych stoperów jest dość trudny, przy czym on przed Podbeskidziem miał dobre CV i można się było wcześniej też dziwić, że on trafia właśnie do takiego zespołu jak Podbeskidzie, że tak doświadczony i całkiem ograny piłkarz, ale na Raków z tego słynął, bo można przypomnieć, że on przyjeżdżał Cebulę w momencie, kiedy Korona spadła z Ekstraklasy, czyli to też taki dość nieoczywisty ruch. Cebula, który często miał problemy z tym, żeby nawet swoją dobrą grę przełożyć na konkrety. Później grał tak dobrze, że no, gdy występował w Rakowie, mówiło się nawet, że powinien dostać szansę powołania do reprezentacji Polski. Tak więc tutaj Raków z tego można powiedzieć słynął. Teraz akurat nie wziął nikogo z ekipy Spadkowicza, no ale może jeszcze... Chociaż czekaj, Wisła Kraków spadła, Górnik Łęczna. Nie, tam już mało kto został, czy Brugbet. Może w Brugbecie ktoś tam jeszcze jakiś Mesonowicz. Natomiast zobaczcie, jaki mamy spokój w środku pola. Cały czas Papa Nikolaou, a także Lederman, zawodnicy, którzy może są gdzieś wymieniani w tym drugim szeregu, jeżeli chodzi o piłkarzy Rakowa Częstochowa, ale naprawdę i Lederman, i Papa Nikolaou, oni cały czas robią postępy. Lederman to też młody zawodnik, na którym cały czas Raków może zarobić. I taki Vako Gwilia, który naprawdę ma spoko jakość. To jest piłkarz, który w tej ekstraklasie sobie radził i nawet jak wchodził w Rakowie, chociażby w meczu z Legią, to dawał niezłe zmiany. No a tutaj ma problem, żeby wskoczyć do pierwszego składu gdzieś, żeby z tego trzeciego miejsca na drugie chociażby w hierarchii Marka Popszuna wskoczyć. Tak, od dłuższego czasu tutaj w naszych programach piątkowych twierdzę, że Lederman mi się bardzo podoba. Lewa noga, tym razem to na 100%. Lewa noga, dobre wprowadzenie, dobra technika, niezłe podanie, więc właśnie tak jak powiedziałeś, młody zawodnik, grający wymagającego trenera. Papa Nikolaou podobnie, też taki pracy, pozycja 6-8, więc no taka dwójka, która no ciężko wygrać. Powiedziałeś o Vako Gwilia. Po dwóch dobrych sezonach w Legii Warszawa, troszkę drugi ten może słabszy, ale mający zawodnik, który ma naprawdę dobre liczby, gole, asysty, ma praktycznie bardzo ciężkie, w ogóle nie ma praktycznie możliwości, żeby grać w pierwszym składzie Rakowa. Ale z drugiej strony pamiętam, jak chwaliliśmy, w sumie jeszcze nie chwaliliśmy, ale rozmawialiśmy gdzieś tam między sobą o Wiśle Płock, że była taka odwaga, że nie zagrali z żadną no bo Furman, Wolski, a także Szwoch, to z drugiej strony, bo też może to zbyt oczywiste się wydawało, no to Raków jest też takim zespołem, bo ani Papa Nikolaou, ani Lederman to nie są takie typowe szóstki, bardziej bym powiedział ósemki niż oni szóstki. Też bardzo fajnie potrafią zrównoważyć swoimi atutami piłkarskimi braki w fizycznej walce, bo docelowo jeśli chcą zrobić karierę, to moim zdaniem szczególnie Lederman jeszcze musi trochę zmężnieć, bo nie wiem, musiałby trafić do takiego naprawdę szczególnego miejsca, jeśli miałby sobie poradzić, bo w kilku momentach wydawało mi się, że ta jego fizyczność go blokuje, ale to generalnie jest bardzo fajne, tak, że stawiamy na takich piłkarzy, ale to gdzieś jest jakaś stała tendencja u Marka Popszuna, bo jesienią poprzedniego roku dużo grał Poletanowicz, mówiliśmy, że problemy miał Gwilia, ale akurat Poletanowicz grał dużo przed tym odejściem do Wisły Kraków, ale no tutaj w pewnym momencie uznano, że on już następnego kroku nie zrobi, ale no nawet można przywołać ten temat Igora Sapały, który też
nie jest taką typową szóstką, tylko takim piłkarzem, który dobrze się czuje z piłką przy nodze. I to był taki do pewnego momentu żelazny żołnierz u Marka Papszuna. Grał w zasadzie zawsze i też jestem ciekawy, czy on jeszcze wróci na te tory, że jeszcze podejmie rywalizację z Lendermanem i Papanikolaou, czy jednak będzie piłkarzem uzupełniającym skład. W jakiś sposób porównywaliśmy zespół Karabachu, a także Astany ze względu na to, że jednak podobne położenie w Europie, do tego wszystkiego gdzieś tam spore pieniądze, natomiast musimy powiedzieć, że cały czas utrzymuje wysoki poziom i taką konsekwencję w budowaniu zespołu Karabach Agdam. Natomiast Astana, no to jest już zespół zdecydowanie słabszy niż ten, który pamiętamy z spotkań z Legią Warszawa. Tam oczywiście ten duet czarnoskórych zawodników Tfumas i Kabananga. Dzisiaj oczywiście też są piłkarze ściągani z zagranicy, między innymi Follet, zawodnik, który grał sporo meczów w Eredivisie, też ma oczywiście taką bujną przeszłość, bo tam pamiętamy ta jazda po pijaku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast piłkarz na pewno ze sporymi umiejętnościami, ale no koniec końców też biorąc pod uwagę wojnę, pamiętając jak wygląda sytuacja Kairatu Almaty, który teraz trochę się odbił i z tych dolnych rejonów tabeli podskoczył gdzieś na szóste miejsce chyba, jak dobrze pamiętam, ale początek sezonu fatalny. Oni przegrali za Staną 0-6, odszedł Jacek Góralski, no bo to wynikało też no po prostu z wojny. Jednak tam kapitał głównie jest rosyjski, a Astana ma mniejsze problemy, w miarę sobie z tym radzi, ale dzisiaj liderem ligi jest Aktobe, a nie Astana. Także to już nie jest ten dominator, który kiedyś tam rokrocznie wygrywał Ligę Kazachską, dopiero chyba tam po 10 latach przerwał to Kairat Almaty Jacka Góralskiego i wtedy jeszcze Konrada Wrzesińskiego. Czyli wchodzi się do szatni Marek Papszum i panowie, Astana to jest przeszłość. Tak. Skończyło się. Tak, tak. Nie, gdybyśmy nie wiedzieli oczywiście, jak to wszystko wygląda w Rakowie, bo za chwilę będziemy mieli rozmowę i tutaj wiemy, że też bardzo mocno się przyłożono do tego, żeby rozpracować tego rywala i znać go przynajmniej tak dobrze, jak Raków zna wszystkie drużyny w Ekstraklasie. Tak więc pod takim względem odrobienia pracy domowej, pod względem braku lekceważenia kogokolwiek, no to wydaje mi się, że Raków też podejdzie do tego bardzo, bardzo poważnie. No bo już nawet ta poprzednia przygoda w Europie moim zdaniem robiła swoje, nie? Gdzie wydawało mi się, że mecz z Sudową był taki, że może nie do końca nie zrobiono wszystko, żeby wiedzieć, jak ta Sudowa gra i kilka razy nadziewano się na kontry. Tak teraz tutaj Raków będzie bardzo poważnie podchodził, bo celem Rakowa jest nie tyle udział w eliminacjach, czy zagranie dwóch meczów, co granie w fazie grupowej. No i powiedzmy, że to przejście Astany daje jakieś nadzieje, bo jak patrzymy sobie na trzecią rundę i tych potencjalnych rywali Rakowa Częstochowa, to mamy Spartak Trnawa albo walijskie Newtown. No tutaj raczej skłaniamy się, że to będzie zespół Miłosza Kozaka. A Miłosz Kozak będzie kręcił. Słuchajcie, no to co? Mamy coś do dodania, czy powolutku przenosimy się do Łukasza Włodarka i posłuchamy sobie na temat Czekamy Astany? Czekamy, jak gra Astana, tak? Dobrze, to słuchajcie, ja myślę, że my się pożegnamy, puścimy sobie na koniec wywiad i tym wywiadem zakończymy dzisiejszy program. To na koniec jeszcze was zapytam, wasze typy na całą tę drugą rundę eliminacji. Ile zespołów możemy zobaczyć w trzeciej rundzie? Moim zdaniem zobaczymy dwa zespoły. Optymizm 3. No u nas w ankiecie na czacie to było 1-2, ale ja też mam jakieś złudne nadzieje może, ale tak, że to będą trzy zespoły. Przed tym programem byłem bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o dwumecz Pogoń Brędby, ale trochę mnie przekonaliście razem z Arkadiuszem Onyszką, że może nie być tak źle. Ja liczę właśnie, że Raków Lech plus ewentualnie jakaś niespodzianka czy ze strony Lechii, która tak jak mówimy, no trochę demonizujemy jednak Rapid Wiedeń, a to zespół mający dobrych rywali, dobrych zawodników, ale jednak można go pokonać. No a z tym Brandby, no jakąś niespodziankę, ja myślę, ktoś musi bardziej kiedyś wiesz, sprawić. Myślę, że tak, bardziej może, w poprzednim może sezonie Pogoń niż Lechia Gdańsk z mojej strony. No to 4. I git. Nie, Lechia. No ale. No zobaczymy. No, nie chcesz, życzymy dobrze nie wszystkim. Życzymy wszystkim okay. Dobrze. My dziękujemy. Igor Lewczuk, dziękuję. Mateusz Rokuszewski, Adam dziękuję. Sławiński, a z nami jeszcze Łukasz Włodarek, z którym porozmawiałem trochę też na temat tego wyjazdowego spotkania, bo on pojechał do Astany, sprawdził sobie dokładnie, jak wygląda stadion, jak wygląda klimat. Także i o tym spotkaniu rewanżowym, a także o tym, jak ten zespół wygląda. Dziękujemy i zapraszamy oczywiście na kolejne.
kolejne pozycje, między innymi dzisiejszy wieczorny Hyde Park pomeczowy. Po meczu Rakowa się widzimy, żeby wszystkie te cztery spotkania podsumować. Z nami Łukasz Włodarek, asystent Marka Papszuna, człowiek, który był odpowiedzialny za analizę Astany, także nie będzie tutaj lepszej osoby, która będzie nam mogła o tym wyjeździe opowiedzieć. No właśnie, mówimy tutaj o wyjeździe, to powiedz nam przede wszystkim, jak będzie ta logistyka tego wyjazdu ułożona. Dobry wieczór. Na pewno, jeśli chodzi o logistykę, to zajmują się też tym ludzie jakby z organizacji klubu. Natomiast jeżeli chodzi o samą logistykę, no to będziemy lecieć do Astany we wtorek. No i tam spędzimy całego tego jeszcze planu mikrocyklu. Powiem szczerze, nie znam na pamięć, ale te półtora dnia będziemy mieli na aklimatyzację i do meczu nam to powinno wystarczyć. A jak to będzie wyglądało? Bo też słyszałem, że będziecie tam szukali swojego kucharza, biorąc pod uwagę to, że niejednokrotnie gdzieś na tych wyjazdach zdarzały się chociażby zatrucia. No tak, no jest to ważny element, tak, żeby nic nie wydarzyło się w ciągu tych dwóch dni. Fauna, flora, czy ta flora bakteryjna jest na pewno inna i z tego co wiem, to kucharz ma lecieć z nami. No dobrze, Łukasz, tutaj każdy przy tych wyjazdach, czy to do Azerbejdżanu, czy do Kazachstanu, obawia się o dwie rzeczy, a więc po pierwsze pogoda, po drugie wilgotność, a po trzecie, tak naprawdę trzy rzeczy, to murawa, no bo tutaj wiemy, że to będzie sztuczna murawa. Ty tam byłeś w Astanie, jak to wyglądało twoim okiem? No generalnie nie byłem aż tak, przynajmniej powiem z tego doświadczenia, jak byłem, tak? Nie byłem jakoś specjalnie przerażony porą, temperaturą, wilgotnością, bo będąc na meczu i to była wcześniejsza pora niż my będziemy grali, było dość chłodno, powiem szczerze, jeszcze zanosiło się trochę tam na deszcz. Oczywiście tego nie zakładam, tak, że będzie tam, nie wiem, zabierało się na deszcz, czy jakaś taka pogoda podobna tutaj do naszej. Natomiast no, warunki do gry były dobre, nie było gorąco, nie było jakoś specjalnie wilgotno. Powiem szczerze, uważam, że ciężej naszym zawodnikom oddychało się na finale Pucharu Polski, na Narodowym, niż tam, gdzie w Astanie, gdzie ten stadion ma przestrzeń otwartą. Był lekki powiew wiatru, więc moje pierwsze wrażenie było takie, że no, warunki będą do gry dobre. Więc na pewno nie będą gorsze niż teraz, albo cięższe niż teraz, w których trenowaliśmy, choćby to na obozie przygotowawczym w Sochocinie. A jeżeli chodzi o murawę, jak się przygotowujecie do tego, że no tam będzie jednak sztuczna murawa i ewentualnie czy były jakieś treningi wcześniej? No tak, będziemy trenować na pewno na sztucznej trawie i będziemy ją mocno, mocno lać, bo tam ta trawa jest bardzo mocno, mocno zlana. Mamy też informację, że w dniu przed treningiem, znaczy na tym treningu poprzedzającym mecz, często Kazachowie po prostu nie leją tej trawy, tak jak w meczu, i leją bardzo mocno, gdzie piłka idzie mocno w kozioł i na pewno ta adaptacja zawodników jest no, zupełnie inna niż na normalnym boisku, tym bardziej, że ta sztuczna trawa też różni się od innych sztucznych. Generalnie jest dobrej jakości. No nie chodziłem jeszcze po tej trawie, ale byłem najbliżej jak się da i generalnie to jest trawa, gdzie no, piłkarz może włożyć pod tą trawę swobodnie, bo no, tak jakby grała na normalnej trawie. Wiadomo, że ona jest bardzo szybka, no i śliska też do góry obuwia będzie bardzo istotny, tak? I też jeżeli chodzi o takie sprawy właśnie organizacyjne, jeżeli chodzi o to, jak ten mecz będzie wyglądał, jakby biorąc pod uwagę boisko, będziemy się do tego przygotowywać, no będziemy na pewno trenować na sztucznej trawie i będziemy starali się no, adoptować jak najbardziej się da. Słuchaj, jeżeli chodzi o sam zespół, bo o tym też chcemy porozmawiać, Astanę pamiętamy chociażby z tego dwumeczu z Legią i najbardziej w pamięci utkwiły nam dwa nazwiska, więc dwaj czarnoskórzy zawodnicy, Tfumas i Kapananga. Oni tak naprawdę ten zespół Legii Warszawa rozmontowali. Kto dzisiaj stanowi o sile tego zespołu? Jakie też są silne, słabe strony Astany? Jeżeli chodzi o tych zawodników, których tutaj pan wymienił, to ich nie ma na ten moment w Astanie. Tak, tak, to wiem, tylko tak jakby próbuję przypomnieć tym, dokładnie, którzy oglądali wtedy Astanę. Dokładnie, no na ten moment na pewno mają dużą jakość piłkarską, ale to też nie jest jakiś poziom tutaj, którego powinniśmy się obawiać. Oczywiście Tomasow, Eugenio, Portugalczyk, czy Manzoro, Francuz, grający na pozycji numer 8, to są groźni zawodnicy i na pewno czy Ngome, tak, Białorusin, to są zawodnicy o dużej jakości piłkarskiej, grający też skrzydłowi bardzo szeroko w ustawieniu 4-3-3, 4-1-4-1 w defensywie.
i przygotujemy, trenujemy cały czas pod to, jak, czego nasi, i chcemy jakby zadbać naszych zawodników, czego mogą się w tym meczu spodziewać. No, każdy z tych zawodników będzie mocno scharakteryzowany indywidualnie, więc ci, których wymieniłem, jeszcze dziewiątka w Loet, Holender, tak, więc to jest ta siła ofensywna i na pewno oni są bardzo groźni w fazie przejścia z obrony do ataku. Często trójka zawodników zostaje wysoko i na to musimy się uczulić. Natomiast jeżeli chodzi też o jakość i operowanie piłką, no to są to piłkarze na dobrym poziomie. No ale mają też słabe strony i te słabe strony będziemy chcieli wykorzystać. A jakbyś tak po prostu próbował scharakteryzować ten zespół, to bardziej jest zespół, który bazuje na kontrataku, na ataku pozycyjnym? W jakim aspekcie czują się najlepiej? No, jeżeli zepną, wiadomo, że jeżeli będziemy grać w obronie niskiej, to będą chcieli długo się utrzymywać na naszej połowie. A jeżeli będzie moment w tej pierwszej fazie otwarcia gry, to będą chcieli wejść za nasze plecy na mocno zrywających skrzydłowych przestrzeń, tak? Ci skrzydłowi grają odwróconymi nogami, czyli nawet Tomasow gra na prawej stronie z lewo nożny, często łamiący do środka, a Eugenie jest prawo nożny grający na lewej stronie. Więc no to będą chcieli robić w ataku w pierwszej fazie, a w drugiej fazie będą chcieli długo utrzymywać się przy piłce, często zmieniać stronę, grać cierpliwie. O, może tak, tak, bo to nie będzie tiki-taka, tylko będą po prostu grać cierpliwie, natomiast na tyle, na ile my im pozwolimy. Też inaczej trzeba to interpretować, ponieważ no, w tej lidze nikt nie gra takim sposobem obrony jak Raków, więc też zobaczymy, jak oni będą na to reagować. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.